Nie, ja nie jestem nawet zły na boxdela. Ja jestem zły na ludzi, że, że to łykają. Kanały komentarzy czy newsowe będą musiały mieć jakąś dziennikarską licencję i wiesz, będą rozliczane z tego, w jaki sposób przedstawiają informacje. Przed spatą trzeba być tak szczerze. Stary, to jest przerażające w no. ogóle. Mistrz Motyl, dobra, poczeka. Tak. Chociaż. A bo niech leci. <laughs> Fajne. Różne gadżety planowaliśmy na tym stole, ale zobaczymy, nie wiem, czy to było akurat. Zobaczymy, kogo zwabi mistrz My tam coś gadaliśmy, że jakiś zielony kwiatek, coś tam. No nie, to... Jest motyle. Każdy podcast ma to, na co zasługuje. Prawda? Podstawka jest zielona. No, w razie. Tak, podstawka jest zielona, więc bardzo fajnie. Dzień dobry witamy bardzo serdecznie. Chciałem się pożalić bardzo. O, no. Słuchaj, bo opowiadałem o moim super monitorze i różnych usługach, na których z niego korzystam no sobie, no i zacząłem prowadzić kanał. Zagrajmy z Gimperem na nowo, odkryłem miłość do Let's Playów. Mhm. No i mój monitor jest kompletnie nieprzydatny, bo muszę sobie robić grę 16 na 9, A, żeby no był sens tak. na YouTube'a. I ostatnio Klaudii właśnie wysłałem zdjęcie, że tam leży kicia i śpi, ja gram. I spojrzałem na to zdjęcie, mówię, ja pierdzielę. Jest, po, połowa ekranu jest czarna po prostu mm. i mam taki kwadracik tylko na środku. Ale jak spróbowałem taki szeroki, ten 32 na 9 jak to będzie wyglądać na YouTubie, to to było nieoglądalne Wiesz po prostu. To, dla ja ludzi. właśnie ostatnio też kminiłem, bo się zajarałem, poczytałem sobie o monitorach i o technologii, nie nawet OLED, no. tylko QD OLED. Ja nie wiem, czy ty w tym, bo to jest G8? G9. G9 to, OLED. To, to jest zwykły cienie, OLEDowy. Znaczy chyba. oni to tak podpisują, ale jak wejdziesz w szczegóły, to czasami jest KUDE OLED. A czym zna, co to znaczy KUDE? No tam y, podobno, tak ogólnie upraszczając, to po prostu y, usuwa wiele ewentualnych problemów z, z zwykłymi OLEDami. Plus y, jest kwestia taka, że y, na przykład Dell... Czyli też Alienware, bo to mm. tam podchodzi pod te... I to już mi przykład... jak zajebisty wstęp do lokowania. Tak. tak że... A słuchaj, wiesz, to taka anegdota. Co takie monitory? Tam... O monitorze. A, nie, wiem, czy nie słyszałeś czy... o co... technologii qd -ole. Tak, ale, ale rzeczywiście ten <laughs> i oni dają gwarancję 3 lata na wypalanie pikseli, co w OLEDach jest czasami problematyczne. Jak mm -hmm. masz jakiś stały obraz, że potem ci zostaje taka smuga czy coś, nie? Więc na przykład Dell jest jedyną taką firmą, przynajmniej co ja wiem, że daje taką gwarancję. No i myślałem, czy sobie nie zmienić. No bo widziałem u ciebie, mówię, ai, kur... fajne, nie? Też, Ja też chcę. No mhm. i. No i ten, ale potem właśnie też sobie pomyślałem o streamowaniu, że mówię, będę musiał coś przekminić, bo nie da się streamować tego takiego obrazu white, nie? Tak. I że tak. będę miał ten sam problem. I ten, i jest taki streamer, na przykład Path of Exile, którego sobie tam oglądam, i on na przykład zrobił tak, że on ma ten white, cały monitor, ale ma po prostu na dole różne tam jakieś donaty, coś tam, ten, że po prostu rzeczywiście ma zmniejszony ten obraz, I, ale, ale tą dolną sens. część sobie wykorzystał na jakieś tam sens. rzeczy. Nie, natomiast wiadomo, no ja tak nie chciałbym normalnie mieć. I to, więc muszę to jeszcze jakoś przekminić, ale mówisz, że da się, tak? Po prostu ograniczyć obraz i... Tak, no i... ja mam tak po prostu, że na jedną, na pół ekranu mam grę, na pół ekranu mam resztę pulpitu na przykład, nie? No I tak. to jest okej. Okay. No i też, inaczej, jak masz streamy, no to to jest spoko, no bo tam sobie wrzucasz OBS-a, czat, no tak, jakieś tak, tego tak, typu tak, sprawy, tak, tak. nie? No to można jeszcze jakoś wykorzystać sensownie, no. Tak. No to rzeczywiście. No ale to też, no kurde, z drugiej strony, wiesz, no kupujesz taki monitora na koniec. No i nie możesz z niego korzystać. No właśnie, a jeszcze to... gram teraz, kurde, w taką strategię i po... ja pamiętam, bo ja w nią grałem zanim zacząłem let's play'a, kurwa, ta strategia to jest zajebiste, mm. że tyle widzisz, stary, pół mapy no. widzisz, Wiesz, w ogóle wszystko i tak nagle... Zresztą to tak jak sprawdzaliśmy w Tarkowie, nie? Też, że on obsługuje ten system i też mówię, ja... Wszystko Gdzie, ile dookoła dalej, Tak, że ile no, szczerzej widać, super. a to tam ogromną różnicę robi. No właśnie, no więc a. to tak jest, nie? więc. Ale ogólnie stwierdziłem, że się wstrzymam jeszcze z zakupem do stycznia, bo wtedy wychodzi nowa seria tych monitorów mm? i mówię, no to albo te stanieją i sobie te kupię, albo te nowe tam zobaczymy. No i wtedy mówię... No, jak już taki monitor, to wypadałoby też kartę graficzną zmienić, no, no, nie? No, A jak już kartę graficzną, no to, no, to <laughs> nie, może no cały właśnie, komputer. Właśnie całą resztę komputera to zmieniałem niedawno, łącznie z zasilaczem, żeby to udźwignął wszystko, ale tak myślałem i mówię, no, już do stycznia, mówię, zaczekam i zobaczymy, może jakieś promocje, może coś tam zobaczymy, No nie? tak. Czasami warto poczekać, choć nie zawsze, i ja ci powiem, że Czekałem bardzo na iPhone'a 15. O Boże, jak ja czekałem. No ja pamiętam, bo śmieliśmy ja się, ja się śmiałem z tego, że. No, Bo miałem, miałem tą trzynasteczkę, no i ona generalnie była w porządku. No. Tam trochę port ładowania już nie domagał momentami, że trzeba było trochę kablem powalczyć, żeby się ładowało, ale generalnie w porządku telefon. Dobrze mi się pracowało, no ale Klaudia miała 14 Pro Max. O nie. Ja mówię, o nie, masz dodatkowy obiektyw, ma tą dynamiczną wyspę, już miała. Ja miałem ten chamski taki pasek na górze. Jakiś taki pierdowy. mówię. No ale to nie będę a, kupował. Cieszy ten... mnie, że sam to nazwałeś jakieś pierdolenie. Pierdolenie istotne, a za, za bardzo... słuchałem o 15 coś, właśnie. I mówię, dobra, nie będę tej 14 kupował, bo mi trochę szkoda kasy. Tak, ten, mówię, poczekam na 15, co dwa modele warto. Upgrade będzie bardziej mm -hmm. widoczny. Mówię, co to za nowe funkcje, nie wiadomo mi w ogóle. Kurwa, zamówiłem tą 15, przyszła. 8,5 koła, nie? Żeby, mm -hmm. żeby było jasne, 8,5 koła. No i wiesz, włączam, klikam mówię. Nie wiem. Jeszcze, wiesz, wgrywasz, so, przerzucasz sobie ze starego iPhone'a, więc masz te same aplikacje, tą samą tapetę, to samo wszystko. Okej, okay, nie gaśnie mi ekran, że ma, mam. Jest, no. jest godzina cały czas A, jak Nie było. Super, nie, nie gaśnie mi ekran, szybciej bateria spada. Mm -hmm. I potem tak, czytam pierwsze recenzje, jak już zamówiłem zanim jeszcze przed Przegrzewająca się bateria, y, pękają tylne ekrany. To nie działa, to nie mm. działa, to się psuje. Ja mówię, o nie. I teraz. Ze wszystkich funkcji, które do mm -hmm. tego telefonu zostały dodane, nie, nie wiem ile ich jest, pewnie dwie, mm -hmm. czy coś takiego. Znaczy, pewnie kilka mało istotnych, ale zrobiono z tego marketing, jakby nie wiadomo. Tak, okej, okay. pięciokrotny obiektyw, przybliżenie fajne. Jedyna funkcja dodatkowa, nowa, której używam, jest taka, że teraz, jak masz wykrywanie twarzy na telefonie, to oprócz osób wykrywa też pyszczki zwierząt i mam osoby i zwierzaki zakładkę w galerii i mogę sobie kliknąć na przykład jest... kota Franka i słuchajcie, mam same zdjęcia z kotem Frankiem. No, I jak jest... bardzo chcę sobie obejrzeć Franciszka, to sobie oglądam Franciszka. I wykrywa tutaj Ireczka, kropeczkę, karmelka i mam posortowane zdjęcia z bardzo konkretnymi kotami. To jest no to rewolucja i bardzo się było. cieszę, że wydałem to 8,5 No Zdecydowanie warto było. Naprawdę, to jest jedy jedyne czym się różni ten telefon w tym się, że jest i obudowę jakaś... sobie zmienić. Się, założę się, że jest jakaś wtyczka do przeglądarki, która na to A teraz uwaga, patrz, nowa obudowa i zobacz, wiesz co potrafię? Oglądam sobie film na YouTubie i robię tak. I... I to, to jest no, nowy telefon i jego najważniejsza druga funkcja wynika z tego, że obudowę zmieniłem. To jest, to jest śmiech, ale to jest śmiech przez łzy po prostu. Sie, ni, nic się nie różni, stary. Wow. Troszkę szybciej sobie działa, ciapkę dłużej działa bateria. Jest to USB-C, no i tyle, po prostu innym kabelkiem go ładuję w sumie. Ja to, <laughs> ja to w ogóle ramach? nie wydałbym tyle kasy na telefon, mam wrażenie. Mm? Bo ostatnio tam patrzyłem, bo tam chrześniak chciał ten telefon, żeby tam i swój. I wiesz, tak patrzyłem na ceny telefonów i tam akurat nie wiem, Samsungi sprawdzałem, no to wiesz, wiadomo, jakieś tam stare modele, to tam mm. od Tysiaka do właśnie 7, 8, A. ja pierdolę, kiedy no. te telefony zaczęły tyle kosztować kasy, nie? Mówię, Jesus. Może iPhone'y są drogie, to tam no, miałem świadomość, nie? że tak. ten, ale to tak naprawdę to już nie jest tak, że iPhone'y są jakąś. Xiaomi, flagowiec tegoroczny jest chyba droższy niż flagowiec iPhone. A. No więc tak, te Samsungi no. czy coś, to też są tak. takie te rzędy, to nie tak. jest tak już, że iPhone'y, no. tak jak kiedyś rzeczywiście, były dużo droższe. No. Kurwa, ja nie wiem, my mamy... Mamy podcast o dramach, a zaczynamy zawsze jakieś nie wiem, gry, jak monitory, jakieś GeForce. Technologie, <laughs> tak. No, albo dwóch nerdów siedzi. Co tam nowego ostatnio, no jakiś suplement przyjmuje? przed podcastem przecież gadaliśmy o Grach o Alanie Wałęsie, tak. o City Skylines też. Ten tak. Przed podcastem się dobrze trochę wygadaliśmy, bo już w ogóle byśmy jak byśmy zaczęli. Tak, tak, jeszcze o Grach teraz. Albo to o to rozwoju osobistym byśmy <laughs> zaczęli. Ja ostatnio robię medytację uważności oddechu. Oh. I po, powiem, ale to już uszczęśmy tego widzą, no więc parę, może. To ty się z Bokzdalem dogadasz, tak idąc follow-upem bo on też tam wrzuca w swoich odcinkach teraz ciekawostki, na przykład o pamięci flash. Pamięć, a to zajebista ciekawostka, ale ja lubię takie rzeczy, o Jezu, jak zawsze jak z Michałem się gdzieś widzę, przecinamy się gdzieś na jakimś evencie, to on zawsze zaczyna rzucać taką ciekawostkę, mówi, bo ja słyszałem o czymś takim, mówię, okay. tak, naprawdę bardzo ciekawe, bo ja słyszałem o czymś takim, i wiesz, hmm. takie hasła, pamięć flashowa, hmm. efekt aureoli, a to, a to, a no tamto. ale wiesz, box się wywodzi z ciekawostek po niego, no, no to tak, no tak. trochę wraca do korzeni, tak delikatnie, nie, tak. ale jakieś ciekawostki rzuca. Mogę jak mnie śmieszyło, jak on opowiadał o tym, że zagląda takich książek o rozwoju osobistym i ten spokojnie nie odpierdoliło mi. Wiesz, tak on, on jest giga freakiem na takie rzeczy. tam nie było, rzeczy. że dwa bliźniaki tam sobie już kupuje. I... Tak, nie, no on jest frikiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja to lubię w nim bardzo, właśnie, jak się widzimy. Bo ja też mam taką energię, że mnie ciągnie do takich głupich rzeczy. I jak oni gadali z Ulfikiem o tej pamięci fleszowej, mówi. Story pojebane to jest. A Ulfik, no totalnie masz rację, stary. Ale... I, takiej poważnej rzeczy. No <taki tak, dwóch ale, wiesz co? Gada. ale wiesz, co ja na przykład o tym słyszałem? No. To może nie znałem takiej technicznej nazwy, że to pamięć flash, ale no to jest logiczne, że jak doświadczamy jakichś rzeczy, które mocno nas ruszają emocjonalnie, to mogą być nawet jakieś, niekoniecznie takie rzeczy, wiesz, na no, World Trade Center czy coś, tylko y, nawet jakieś nasze osobiste zdarzenia, Straszymy które się, bardzo tak, mocno czy... ruszają nas emocjonalnie, to jest tak, że lepiej zapamiętujemy i Oczywiście. na takiej samej zasadzie y, jest tak, że jak masz nauczyciela, który w ciekawy sposób prowadzi lekcje, to lepiej zapamiętujesz ich treść, bo Oczywiście. jesteś zaangażowany w to, co się dzieje i masz emocje związane z Dłuższy tym. Dłuższy ślad pamięciowy po prostu się wypala w mózgu, A, nie? Ja I Na przykład ja na przykład miałem tak, że yy, jeżeli chodzi na przykład o geografię, nigdy nie lubiłem tego przedmiotu, wiesz nie ten, ale miałem takiego właśnie starszego nauczyciela w liceum. Nie, on miał, ale jest, chyba 60 lat miał, ale był tak zajebistej formie i miał taką zajawkę do tego, że nawet mnie do tej geografii jakoś przekonał. Wiesz, ja z mm. chęcią chodziłem na te zajęcia, słuchałem, jak on opowiada, tam mało w sumie z podręcznika korzystaliśmy i wiesz, i ze względu na to, jakie zaangażowanie z niego płynęło, nie? I mm. rzeczywiście do tej pory pamiętam tego gościa, pamiętam niektóre lekcje i tak dalej, nie? Więc y, rzeczywiście ta, te, ten podejście emocjonalne do tego, co się dzieje w danej sytuacji, powoduje, no, że lepiej to zapamiętujemy. Obraz, no oczywiście, lepiej no. zapamiętujemy. To na pewno. No a... to nie miałem takiego, wiesz, że nagle, wow, pan tak sobie usiadłem, pomyślałem, a co ja robiłem, nie? Tylko jakoś zawsze tak miałem, że. Chyba na którymś podcaście gadaliśmy, że opowiadałem coś, czy, 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 czy z Walt Trade Center, czy coś tam gadaliśmy. Że pamię... pamięta się tak, takie że, rzeczy. Tak, że co dokładnie się wtedy działo. Tam powiem, że. W Smoleńsku też nie wiem, czy nie rozmawialiśmy, że... A może... Tak, no ale wydaje mi się, że któryś z takich właśnie dużych, głośnych wydarzeń, tak. co wtedy się działo i że każdy z nas tam sobie pamiętał przy okazji, co było w tym momencie. Tak, nie? dokładnie. No, no. To, są, to są takie rzeczy. No właśnie, no to jak Twoja pamięć fleszowa, powiedz, zapamiętała film Boxdela ostatni, dobrze czy niedobrze? Ja może zacznę trochę od innej strony, że no. sobie wszedłem w komentarze pod naszym ostatnim odcinkiem. Mm -hmm. I poczytałem, no i przynajmniej te, co ja trapiłem, bo tak patrzyłem sobie od góry, te najwyżej łapkowane, to ludzie mnie tam propsowali, nie? Że, że inna perspektywa, że krytycznie, że tak, inna, że krytycznie tak. do Bogzela, że jest taki teraz tłum ludzi, którzy go tam propsują, no bo po prostu go lubią, bo, bo ma jakiś tam po prostu fanbase, a że tutaj jakaś taka trochę opinia w kontrze i że oni też się z tym utożsamiają. I tam jest sporo łapek w górę było i te nie, to, a, tak już wybierz, że z tego złapałem, żeby mi teraz pasowało pod teorię. I powiem ci, że humor mi to poprawił, ale nie dlatego, że ludzie się ze mną, wiesz, zgadzają, no bo to zawsze jest przyjemne, nie? I te, y, tylko bardziej dlatego, że sobie pomyślałem, że, że są też ludzie, którzy... Się na to nie łapią, nie? Że, wy, że, że też coś im tutaj nie pasuje, nie? że też wyłapują gdzieś tam te manipulacje i trochę powoduje to, że, że, że nie łykają tego tak, jakby boksel chciał. Nie? Mm -hmm. I to tak sobie pomyślałem, tak jak to się mówi, że wiara w ludzkość mi wróciła, tak. nie? że to nie jest tak, że wszyscy siedzą i to konsumują te treści i wiesz, i łapią się tak i łapią się na te rzeczy, tylko że właśnie też mają jakąś taką refleksję, może jakąś inną perspektywę usłyszeli. Mówią, no w sumie, nie? że może tak, tak jest. Może coś tu jest nie tak, że dobrze czułem, czy czułam. Więc to, to, tak, to, to było takie przyjemne. Natomiast no oglądając jego nowy film, ja powiem tak, że oglądałem go z komentarzem wardengi. Nie, nie, nie tak na, na surowo, więc oglądałem go z komentarzem. Ono może jakoś strasznie dużo tym razem nie mówił, tak jak zwykle to ruszał. E, więc może to też jakoś tam nie wpływało na odbiór. Natomiast no co, no Bogzel kontynuuje swoją koncepcję na ocieplanie wizerunku. Tak. Co prawda, we wstępie mówi, że wcale tego nie robię. Ja nie... dostał komentarze po Storkach, gdzie powiedział, że podczas Pandorki przeczytał y, książki. To... No, I, no i, ta, i, ta, ta. tak, i to był ten, y, kolejny jeden z takich rzadkich momentów, gdzie Maja Staśko kogoś krytykuje, a Internet się z nią zgadza. Tak, dokładnie. No to, to tak, to dokładnie. rzeczywiście widziałem na Twitterze tam jej y, wpis. To no, też trochę mam wrażenie, pokazało, że, że, że on zrzucił maskę na chwilę, nie? to trochę pokazało, że ludziom, wielu osobom myślę, Ej, okej, okay, czyli to nie jest tak, że on tak o tym mówi, bo już to wziął na klatę siema, czyli, tylko on to robi. Bo to jest strategia, która ma konkretny cel na horyzoncie. No dobra, nie? ale no, ja powiem tak. Dobra, bo to jest, wiesz, jakby cała analiza jakby tego filmu Bogdala: jak tak sobie usiądziesz i popatrzysz na to, co on mówi, poskładasz to w całość, to to się kompletnie nie klei, nie? Mm -hmm. e, w sensie to, co on. Inaczej, może on ma, przedstawia trochę takie myślenie życzeniowe, że chciałby, żeby tak było, jak mówi, ale to, co potem robi, to, co opowiada dalej, tak nie jest. Czyli przykład. No właśnie. Mm -hmm. e, Bogdala na przykład mówi o tym, że wziął to na klatę. A potem opowiada o ludziach, bo i się przyznaje, że odpierdolę głupotę i tak dalej, te tak. wszystkie takie rzeczy, że ja się przyznaję i tak Po czym jest obrażony na ludzi, którzy się od niego odwrócili. No przecież to jest kru... nielogiczne, skoro sam twierdzi, że popełnił błąd, a ludzie z jego otoczenia zareagowali w taki sposób, że mówią, ej, zbały, w związku z czym są to sprawy, które są dla mnie ważne, i, i jestem na ciebie wchłopiony, nie chcę mieć z tobą kontaktu w tym momencie. Mm -hmm. No to jakim to jest wzięciem na klatę? Gdzie on sobie szuka wrogów? Yy, bo nie, bo moim zdaniem to wynika z tego, że on nie uważa, że ci ludzie się od niego odwrócili dlatego, że to, co zrobił, jest niezgodne z jego wewnętrznymi zasadami. Y -y -y. Tylko oni się od niego odwrócili, bo przestało się opłacać z nim zadawać. No bo zdaniem. No tak, bo to jest wygodne dla jego narracji. Natomiast wcale tak nie musiało być. Po no, prostu. Ja... Myślę, że niestety w przeważającej większości przypadków mogło tak być. Nie, no to, że ta branża jest skurwała i ludzie, wiesz, po prostu postępują w ten sposób, że co im się opłaca, to to robią i trzymają tak. się z ludźmi, z którymi się opłaca, to ja się oczywiście że z tym zgadzam. Tak. Natomiast takie no... generalizowanie Boxdela, wiesz, w tym kierunku jest oczywiście bardzo wygodne dla jego narracji. Nie, no, oczywiście, Bo dlaczego? Że tak. Stawia go to w roli ofiary, opuszczonej tak. przez przyjaciół. Zgadza się. Którzy nie poczekali nawet on no tak. się obroni i tylko zerwali kontakt tak, po Tak, a filmie. przecież mogło być tak, że ich to obrzydziło, że dowiedzieli się o nim czegoś nowego że spierdolił, do czego sam się przyznaje mhm. i nie chcieli tego przyjąć. Niech w związku z tym trochę zmienili zdanie na jego temat na przykład. No czemu nie mogło tak być, nie? Mhm. Więc y, te rzeczy, które mówi Boxer w stosunku do jego postawy względem tego, co się wydarzyło, to ja mam często tak, że to się nie klei, nie? Mhm. Że on mówi, nie jestem ofiarą, znaczy nie robię z siebie ofiary, po czym... Wiesz, no Wszystko przedstawia w taki sposób, jakby nie był. Tak samo mówi, nie ocieplam wizerunku, po czym kurwa, cały materiał jest to jedynym ocieplaniem wizerunku. To prawda. Ja zacząłem szukać sobie jakichś analogii w głowie i przykładów podobnych sytuacji, i faktycznie u Boxdela jest ten case, że ludzie z jego otoczenia nie wiedzieli, że on pisał takie rzeczy. Bo wiesz, czasami jest tak, że ktoś coś publicznie robi na mhm. swoich filmach yy, i wiesz, ziomki z tobą są, klepią ci po plecach, tak, zajebiste materiały, super, super. A jak potem dostaniesz dramę za to, co zrobiłeś publicznie, i oni o tym wiedzieli, to nagle, no, mi się to nie podobało, tak, tak, wiesz, mhm. i się odcinają od ciebie, to to jest nóż w plecy, nie? I to, to no jest tak, takie. Odwrócenie a u box to było coś nowego. Inny no, case, że się dowiedzieli nowe rzeczy. Czy, czy rzeczy, tak. No, no o tym ma to mi nie sens, wiedział. to przyjmuję to. Więc tak, więc, więc tak. I... I wiesz, i śmieszne mnie to, że Bogzel dosłownie to były kadz po kadrze, gdzie mówi, że to nie chodzi o ocieplanie wizerunku, tylko on chce przedstawić swoją historię, gdzie nie wiem jakby, co to za argument w ogóle jest. I jeszcze ten motyw z oddawaniem pieniędzy Dziąf na zbiórkę. Wil wcześniej powiedział, że przecież będzie odbudowywał no teraz wizerunek. No właśnie, i sam, to, sam mówi, że będę ocieplał swój wizerunek, bo teraz jest na takim levelu. Odpala kolejny odcinek, tu nie chodzi o ocieplanie wizerunku. Nie, tylko znaczy on, on powiedział, pełną... że nie, nie, że nie chodzi o ocieplanie wizerunku, tylko, że nie chce robić z siebie ofiary. Tylko przedstawiam swoją swoje perspektywę. To chyba było takie mm. zdanie. No bo ludzie już mu za, zaczęli zarzucać, że za bardzo robi z siebie ofiarę, że cała narracja wokół tego zaczyna już być taka: no, jestem biedny, poszkodowany, tak się czułem. No, tak i, się i, odwrócili, co to w ogóle no mi dobra, się nie jest. Dobra, ale stało, to nie? przełóżmy to na ludzki. Boxel po prostu wyczuwał granice, gdzie może ocieplić ten wizerunek. Chcecie, no, w sensie, na ile oczywiście. publika mu w tym momencie oczywiście. pozwoli, żeby on mógł y, lepiej wypaść w. Oczywiście, rzuch, tak. i to było widać po tych stolicekach, to co powiedziałem, że jeszcze dalej próbował granicę tak, przesunąć. To... Znaczy, Czy już może można. Świadomie, nieświadomie, ale po prostu sprawdzą, na ile sobie może pozwolić. Burger Backstona. Bank. Zajebisty odcinek. Zapraszam no, widzowie. Moje wrażenia po Pandorce. No tak. No, no. Tak. I, I nagle zobaczył. Tak. Okej, okay, to jeszcze nie przejdzie. Jeszcze tak luźno nie jest, nie? Dobra, wracamy o, do... O, do, dogrywkę do... robimy do materiału wracamy. na początek. Wpłata charytatywna z pierwszego jezu, odcinka. Ja jezu, jak to zobaczyłem, to już się za głowę ja, ja wiem, że to jest trigger dla o, ciebie. No. Jezus Maria. No. Wiesz, to jest takie... A wiesz, co mnie najbardziej śmieszy? Że... Mówiłem zresztą to w ostatnim odcinku, że tu mówimy o milionerach, nie? No. I nagle Boxdell jakby mówi: Zobaczcie, 7700 zł, czy tam 10 koła, bo zaokrągliłem. Okrągli". Ja zaokrągliłem, nie zarobiłem. E, na zobacz, ja odcinku. to odłożyłem i teraz ja to rozumiem, że perspektywa widza jest taka, kur*** 10 tysięcy, kupa kasy, no bo no. obiektywnie to jest dużo pieniędzy, ale uwierzcie mi, że dla Boxdella to nie są duże nie, pieniądze. I ja dużo. uważam inaczej. To jest kur*** w jego wypadku inwestycja. Dlaczego? Tak. Bo. W tym momencie on wydał te 10 koła, wsparł coś, ale zainwestował w ocieplenie wizerunku, gdzie w finale zyska nieporównywalnie większe pieniądze, jeżeli odbuduje wizerunek. Tak jak sobie ciebie słucham, to chyba nie, nie odebrałeś dobrze tego jego filmu <grym>, najnowszego. nie, powiedział tak średnio. No <grym>, właśnie widzę, że taki zły na niego jesteś, że nie, wiesz co, nie, to, ja nie nawet, podobają ci się te ja rzeczy. Ci powiem więcej, ja, ja nie jestem nawet zły na boksdela. No. Ja jestem zły na ludzi, że, że to się łykają. Łapią. No, to, to mnie bardziej boli. Wiesz, bo to, że się pojawia jakiś swania, który wykorzystuje różne takie metody manipulacji, żeby sprzedać swoją wersję, czy jakiś produkt, czy cię naciągnąć na coś, czy cokolwiek, to, to się zdarza na świecie, nie? No, mnóstwo jest takich ludzi, ale jak widzę skalę osób, które to wszystko łykają i wiesz i czytam te komentarze, to mam takie. No, tak jest. To tak wiara jest. w ludzkość spada. Tak jest. Znaczy, ja rozumiem intencję za tym, że mówi, a ludzie mogą mi zarzucić, że zarabiam teraz jeszcze na tym, robiąc serial, no to może. Wrzucę te pieniądze na coś innego, żeby nie było, że zarabiam. Tylko, Ale to spo... nic się zmienia, Tylko, że no plus ten sposób komunikacji mam wrażenie. Znaczy, ja, pierwszy odcinek na przykład spoko odebrałem. Pomimo, że widziałem jakieś takie myczki, to one nie były aż tak na pierwszym planie i nie raziły aż tak w oczy, mam wrażenie. A w tym drugim filmie. Wydaje mi się, że dużo wyraźniejsze to było, że dużo no bo bardziej on się, No tak, bo to było no. logiczne, że on się będzie w tym rozkręcał, bo zobaczył skuteczność. Czyli jeżeli tak. był tak pozytywny odbiór tego poprzedniego odcinka, o czym też mówię, no, że tego, dalej. no to lecimy dalej, no. tak? No to czemu tak. on się zatrzymywać? To znalazł swoją drogę na odbicie się no, od, od ramy. No. No. I to było logiczne, że on będzie gdzieś tam się rozkręcał. Ja też dlatego oglądałem to z komentarzem Wardęgi, bo byłem ciekaw, czy... Jakby on kolejne jakieś smaczki tutaj pokaże, tak jak wtedy opowiadał o chociażby, bo to są takie małe rzeczy, że olej był w domu. tak? tak. jakieś takie są małe rzeczy, A ale tak one są pokazują. Zirofii, jak tak, taki, wiesz, znowu tam patrzcie, kur... biedny, nie tam. tak. I tak. zobaczył na przykład, że siadło z tym gotowaniem, to mamy kolejny odcinek gotowanie robi znowu też. gotowanie, nie? I, I śmieszy mnie to, jak wiesz, masz ten wątek takiego gdzie boksel, wiesz, no ja tu pokazuję jak wygląda podnoszenie się z afery i nagle ktoś ku... robi burgera, nie? I gdzie to ku... gdzie tu jest jakiś związek pomiędzy nie, to tym? No właśnie nie ma. Zlepek scen mających zbudować ci wizerunek fajnego gościa, Dokądny... żebyś poczuł trochę, że no, takie jego życie, no spoko, ten Michał, taki ziomek, tu se no, no, je, tylko, tu się spotyka tylko z ludźmi. Tylko najgorsze właśnie są te uproszczenia w mózgu, że tak. była afera, on się do tego przyznał, mówią, na klatę, bla, bla, Zgubał, nie? No. I, I ten... I nagle on robi jajecznicę czy tamtego burgera, i twój mózg nie zaczyna sobie ugłaskiwać jego osobę. Tak jest, gdzie to nie ma, co ma ta jajecznica czy burger do tego, Zupełnie co on zrobi. nic. Ale Zupełnie oglądając nic. to, twoja głowa zaczyna tworzyć inny obraz tego człowieka, że on taki fajny, przystępny, taki surowy, sam się gotuje. Zgadza się. Ja się tak teraz nad tym zastanawiam. Mm. Na odcinku też to powiedziałem. Moim zdaniem, Boxwell to powinien wziąć tę grafikę, która lata po internecie. On teraz aferki planuje zrobić, nie? Więc yy, dzisiaj nagrywamy, jest środa. Możliwe, że jak już wypuszczamy z to na przykład dzisiaj aferki. Ale ta chyba tam Tak, więc on powinien nawet. pójść na tego live'a, wziąć tą grafikę, wpuścić widzów na linię, żeby mogli dzwonić. I brać takie, bo tam SMS-a, nie wiem, czy on, jakby on miał ten system, że SMS-em można się zgłosić mm. i z z pytanie zadać. Brać najmocniejsze pytania i zrobić live'a, gdzie będzie orka, i zaprosić nie Ulfika. Tylko kogoś, kto go dobrze przepyta. No, może jak nie chce sylwka, to może nie sylwka, ale nie wiem, nawet jakiegoś maćka turskiego. Mm. Wiesz co chodzi? No tak. Kogoś z żeby takim, konfrontacja była z jakaś. dziennikarskim fachem w ręku, wybrać ostre pytania i zrobić, wiesz, jazdę mocną, takiego dużego live'a, gdzie po prostu wiesz, będzie musiał na żywo właśnie dobrze wypaść, skonfrontować się, no i niezależnie od tego, jak to pójdzie, przegadać wszystko, zostawić, powiedzieć: OK, this, what, it is, to jest moja wersja, tego się trzymamy i potem już o tym nie wspominać. Po prostu wiesz, robić sobie content kto mu uwierzy, to mu uwierzy. Kto mu nie uwierzy, to mu nie uwierzy. Ale nie bawić się w takie kurwa, kręcenie tym tematem. No, ale on wiesz. ma taki plan. To już no, ma, widzisz nie no, widzisz no, w odcinkach, że to jest ten plan. Tak Ta. samo, wiesz, było w pierwszym odcinku wątek, że on tam przeglądał sobie wiadomości, w drugim co masz? Przeglądanie wiadomości, tylko tym razem jedna historia. Historia z człowiekiem, który no, na się nauczył. Na... Znaczy hmm. ch... wie, tak szczerze, bo ludzie na pewno w tamtym momencie emocjonalnie reagowali na różne rzeczy. Natomiast. on to... mu się przyznał na diemach w Instagramie, że uderzył swoją żonę. No. no dobra, ale już na, załóżmy, ja powiem tak, nawet na potrzeby rozmowy załóżmy, że to było prawdziwe, natomiast ton, w jakim Bogdel to opowiadał, taki moralizatorski, żeby ułożyć ludziom w głowie, że zobaczcie, to jest jak kreskówka kur... To błędy. jest jak kreskówka dosłownie. No. Jak znaczy, Ale ja, co, nieprawdę powiedział? Prawdę powiedział. No, ale Popełniają są, ludzie ale, błędy. ale to są takie banały, wykorzystywane do wyprostowania swojego wizerunku, nie? I a, to jest takie. Oczywiście. No, no tak, Dla mnie to jest tak naiwne, a ludzie to łykają. No. No. Inaczej, gdyby przed powiedzeniem tych rzeczy on się naprawdę skonfrontował ze wszystkim wszystkim, no to ja bym miał luz. Mm. Okej, okay, niech, mam, jakby rozgrzeszył się, wyp, wziął, na, wziął na klatę, faktycznie, tak jak mówi, że wziął na klatę, no to faktycznie wziął, skonfrontował się, odpowiedział na wszystkie pytania i, i jak to już zrobisz, to, co masz zrobić więcej? Wiesz, co chodzi? No tak, nie, ale... nie masz tego. No a tak, potem ale... już możesz sobie opowiadać takie historie i pokazywać swoją perspektywę. No, tylko że na tym nie wykręcisz takich wyświetleń, bo nie ma tego ładunku emocjonalnego i nie możesz wspomnieć w każdym o Pandora, nie? No, może tak. Pytanie, czy o to tam chodzi. Moim zdaniem no, a nie? Moim zdaniem dla niego byłoby jak najlepiej, żeby odsunąć swoją ksywkę od nazwy no właśnie Pandora. Widzisz, jak no właśnie, widzisz, mi się wydaje, że na ten moment nie. Bo hmm? na fali tego zainteresowania, czy to złości, czy, czy jakieś aprobaty, no nieważne, ludzi. Klikają w to, to się klika, a on dociera ze swoją treścią i ze swoim przekazem, Do który, tak jak tu ustaliliśmy, okay, jest to taki, sens. a nie inny. To więc, ma sens. więc właśnie mm -hmm. zmiana tego myślenia, te, które odruchowo jest, Boże, chce jakbyś najdalej od tego, chcę wiesz, że mnie z tym nie kojarzono. No jak z tego skorzystać? Kompletnie obracać okay, i obraz tak i to ma sens. To, to by też, On robi też, to, to jest dla mnie, jak ja oglądałem ten drugi film, to dopiero się teraz nad tym zastanowiłem. Skoro on mówi, że chce z Goatsów rezygnować, to czemu on to jako The Goat podpisuje i masz, wiesz, ten sam logotyp, to zastanawiam się na ile, znaczy na ile, na 100% to jest, teraz to do mnie dotarło, że takie, wiesz, świadome zagranie, ale co? Żeby, żeby co, bardziej się powiązał z marką, żeby ludzie nie chcieli, żeby odchodził? Na przykład, albo, że Goats się dobrze kojarzą, więc on tutaj jako The Goat występuje, no bo już nie jako włodasz fame teraz, zmazywał to w pierwszej tablicy, Ciekawe to jest. Dlaczego znaczy, tak? Ja to bardziej miałem w takim kierunku, że on używa jakby tego, tego motywu, też nagrywa to w ambasadzie, tak no by the way, no żeby no. dużo mocniej powiązać się z tą marką yy, i wiesz, może nie tyle, kurczę, żeby zostać twarzą, ale wiesz o co chodzi mi chodzi, żeby ludzie mieli te skojarzenia cały czas z tutaj BOXEL, tu ambasada. To ambasada. Że ten, nawet jak odpalą w innym składzie, to Tak, to że że ten jest Albo ten. żeby mm -hmm. właśnie opinia publiczna chciała, żeby on został. Tak, I w ten no, sposób to ma to ma duży zachowa duży ten projekt, nie? To no bo to jest dziwne, mógł to nazwać w dowolny sposób. Mógł to nagrywać gdziekolwiek, a wybrał wszystkie elementy, żeby się kojarzyły akurat z tym. No to prawda, ale to, to jest jakby biznesowo mądre zagranie, tak co do zasady, nie? Jak teraz sobie o tym myślę, bo tam było widać, że. Jest taka trochę walka sił pomiędzy nim a Sylwestrem, jeżeli chodzi o tych gołców. Natomiast, moim zdaniem, ona może doprowadzić do tego, że ten projekt będzie miał bardzo ciężko, żeby wrócić i powstać. Bo to chyba Boxel powiedział na odcinku, że Kasper Błoński nie chce już brać udziału w gołcach. Izak na streamie powiedział, że nie chce już brać udziału w gołcach. Wojtek Gola. <ścoughs> Jak się ułożą gwiazdy, tak się ustawi, żeby wiesz. No, żeby Wojtek było... Gola to tam na odcinku ze z Bogsdelem gadał już na luzie. I już, tam, był, już, już tak, był luz. Nie? Mi się podobało, jak Sylwester to powiedział właśnie, że co Wojtek Gola myśli, a nie wiem, jak dzisiaj wieje, muszę na balkon wyjść. <laughs> <laughs> to było no dobre. Tak. Więc to to. No i, no i masz Boxdela i Sylwka. To, co? no Wrzucisz tam nagle jakichś randomowych ludzi i z Sylwestrem Ardengą, będą golsy prowadzić, no jakbym był tymi ludźmi, to dziwnie bym się czuł trochę, nie? Z drugiej strony, wiesz, z Boxdelem? no też dziwnie. Mm. Bardzo ciężko byłoby to zrobić, a robić drugą edycję tak jak, nie wiem, Team X miał i zupełnie nowe osoby, no też dziwnie. Jak znaczy, to ograć? Ja uważam, że to jest troszkę inaczej, no? że te takie wiesz, statementy o tym, czy ktoś zostaje, nie zostaje i tak dalej, one się mogą zmieniać co chwilę na no, podstawie tego, co się dzieje wokół dynamiczne. projektu, czy Bogzel zostaje, czy tam jest zadyma, my też nie znamy tych, wiesz, całych kulis tego, co się dzieje. Też Bogzel w swoim filmie, po tym jak zaznaczył, że on, to raczej on powinien odejść z projektu. tak e, Jednocześnie nagrywając to w ambasadzie i odcinek, <laughs> i, i, i całą serię Gold, Gold. okej, okay. <laughs> tak, jest, no. oczywiście tutaj widzimy sens zagrania no. Potem zaznaczył, że to była wypowiedź tam z konkretnego dnia, bo mm -hmm. Wardęga troszkę to kontrował, że jeszcze tego samego dnia gadał, gdy wy, wyszedł ten materiał, że gadał z Boxdelem i że Boxdel już tak trochę inaczej, jakby tam całe rozmowy były. Nie tak oczywiste, że y, on ma odejść, czy coś tam, że nie mają formuły, że to jest nieustalone. Okej, okay. nie? no też jak sobie tak jakby wiesz, przekminimy to powiedzenie, no, że ja chyba się wycofam dla dobra projektu, to jest bardzo ładne wizerunkowo, żeby to powiedzieć. Tak, jednocześnie bardzo I ludzie mocno się i komentarze, w ludzie, w ludzie piszą, nie, Boxdel zostań, proszę. No i. No i, ma, i to jest,

tam historia i praktyka, tam są odświeżone wersje, co chwila jakieś tego wychodzą. W każdym razie polecam wam naprawdę, bo jeżeli chodzi o działanie internetu, reklamy wszystkiego, to to, to jest zajebisty temat i można sobie przeczytać, a jest fajnie na, na różnych kejsach omówione. Niektórzy nie lubią na różnych przykładach. O, może tak, bo niektórzy nie lubią tego słowa. A wezwali w komentarzach widziałem. Troszkę, Aj, tak, tak. No. Znaczy nie, nie czytam komentarzy, ale wiem, że część osób jest cięta na takie wstrącanie angielskich słów w momencie, kiedy ten, a jeżeli kogoś by to miał zniechęcić do czytania tego, no to macie słowo zastępcze, przykłady. Dobrze. E, i, examples. O, jeszcze <laughs> ciekawe. I kwestia jest taka, że ja byłem w szoku, jak przeczytałem tę książkę, że to są tak proste rzeczy, że hmm? spodziewasz się fizyki kwantowej i w tych takich wiesz, przepływach ludzkich, emocjach, a te wszystkie metody, które tam są, one są najbardziej banalne na świecie. Hmm? Że to są takie podstawowe ludzkie instynkty, a nie jakieś nie wiadomo jakie zagrania, wielkie plany tak. i, i wiesz, jakieś rzeczy. I Tutaj też jest to niesamowite, że dajesz prosty przykład, że Boxel łączy się bardzo mocno z, jakimś, z jakąś marką, po czym mówi, ja muszę, no ja z tego odejdę, jako, no bo wiecie, no tak wypada, i, od, i uzyskujesz wrażenie publiki, nie proszę zostać. Dokładnie. To są tak banalne rzeczy. Dokładnie, że on trochę, przez to, że jest, jest w tej ambasadzie, podpisuje się jako god, mówi takie rzeczy, to jest trochę taki. Kapitan, który honorowo chce opuścić statek, żeby tutaj, prawda, oddać szalupę ratunkową dla matek z dziećmi. Mhm. Wiesz, tak, co tak, 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 dokładnie. Good guy. Tak. Good guy I, I zobaczcie, kiedy to jest proste. To no. nie jest żadna skomplikowany Plus. mechanizm. To i zobacz, jak się zmienia narracja. To już nie jest tak, że na przykład Boxdel zostanie wyrzucony przez chłopaków, tylko, tylko on, odejdzie. on odejdzie. Jako bohater. No. No. Tak, że on no. tutaj na, dla dobra projektu. Tak. Żeby swoim wizerunkiem. No więc, nie właśnie no widzisz. Ładne, no no to... i zobacz, jak sobie składamy ten film na takie części pierwsze, to zobacz, ile tego jest. Nie? A no. to i tak nie jest jakaś tam mega szczegółowa analiza klatka po klatce, tylko jakieś momenty, fragmenty, które sobie obgadujemy tutaj na, luziu, na luzie na podcaście, no, a już ile tego jest. No dobra, a nie czujesz, że trochę jest tak, jak tu sobie siedzimy, mądre głowy, yy, kanały komentarzy, i jest tak. Influencer zareaguje na dramę w sposób, który zostanie źle odebrany. To mówimy, ale głupio zrobił bez sensu, tu bezczelny taki, śmaki, owaki, powinien to zrobić inaczej. To było fatalne i oceniamy, że to złe, mhm. a jak ktoś dobrze zareaguje, także ludzie dobrze to odbiorą, i zagra tak, jak powinien, to mówimy o dobrze zagrał to na pewno celowo i cynicznie, a wcale nie szczerze. A to nie ma znaczenia odbiór ludzi, tylko intencje tej osoby, które oceniamy. Ja to mm. bardziej w ten sposób na to patrzę, nie? że tu nie chodzi o to, w sensie możesz być zajebistym no i, i w tej swojej narracji. Odpowiedzieć na jakąś dramę i twoja publika to dobrze przyjmie, bo cię za takiego mają i takiego cię śledzili, takiego cię lubią. Mhm. Ale to nie znaczy, że ty siedząc z boku, masz tak samo na to spojrzeć, bo publika dobrze to odebrała. Mhm. Nie? Czyli ja bardziej na to patrzę z takiego punktu szczerości i prawdziwości okay. w tym, co się dzieje. Najlepiej nie... czujesz, że to jest legit po prostu. Tak, tak ja tylko ja jakby tylko mm. z tego punktu i w filmach Boxzela po prostu jest tak dużo takich właśnie smaczków, o których gadamy, które mają wpływać na opinię ludzi, a trochę odciągać uwagę od tego, co się wydarzyło. Że to zabija autentyczność. Że, tak, że dla mnie to okay. zabija autentyczność i zresztą jak słuchasz potem, wiesz, wypowiedzi Wardęgi czy takiej osoby w sumie jedynej, która się teraz wypowiada, jak to Insight tam bardziej wyglądało i no bardzo poddaje pod wątpliwość też autentyczność tego, no to masz takie okej, okay, no to dobrze to odbieram, nie? W sensie, że dobrze czuję, że coś tu, coś tu jest nie tak, albo mm. że, że trochę to inaczej wygląda. No z drugiej strony, wiesz, jeżeli teraz rozmawiamy, że faktycznie i Sylwek, i Boxdel trochę przeciągają linę, jeżeli chodzi o GOATS, to ja też bym trochę to brał przez palce, nie? Szczególnie, że Sylwek mm. dużo mówi, ja tego nie lubię, i ten, ten zauważyłem też, że trochę komentarzy było w tym temacie, że w taki zawoalowany sposób trochę o tym mówi, nie? Czyli nie mówi, ej, to co Boxdel powiedział, to jest nieprawda, to jest inaczej, bo prawda jest taka, że... To no, trochę mówi, głupie było. No tutaj się zdziwicie. No tu zobaczyło. Trochę za głupie jakiś czas. było, bo on miał taki bardzo mocny zarzut do Boxela, że dobra, bo to też może ktoś nie oglądał, to tak prowadzę no. Tak, tak, delikatnie, że w tym filmie Bokzel yy, wspomniał o osobie, która chciała wskoczyć na jego miejsce w momencie, gdy się wydarzyła drama i skontaktowała się chyba tam z, z a Z Izakiem, przepraszam, tak, tak z Izakiem, z Izakiem. No, ale ogólnie tam z nim tych składem, że czy byłaby opcja skoczyć na miejsce Boxela, no bo on chyba wypada, prawda? Tak. No bo drama. No i. W teorii Boxel miał w swoim odcinku przedstawić o kogo chodzi. To jakaś tam osoba, z którą się znał, nie, nie i miał powiedział. jakąś relację. I w finale tego nie zrobił. No i na przykład Wardenga na live miał ostry zarzut do niego, że znowu się tworzy jakaś taka sieć niedopowiedzeń, nie wiadomo o co chodzi, jakieś domysły i tak dalej, I miał takie trochę pretensje, że już mu to się nie podoba w tym nowym Boxelu, że, że mhm. miało być inaczej, a znowu się zaczyna w ten sam sposób. No ale jednocześnie ten sam Wardęga na tym samym live'ie powiedział, że no tam, że od środka to zupełnie inaczej wyglądało, może za pół roku jakiś film powstanie, ktoś to opowie, w domyśle chyba on, e, wiesz i ten, i to samo, to jest ten sam mechanizm. To dlaczego pół roku czekać No to powiedz od razu, co jest nie tak. tak. Zrób ten materiał teraz, a nie poczekajmy, aż Bogzel się odbije, aż on tam sobie poukłada sprawy, a za pół roku będziemy to odgrzewać, tego kotleta tak. i jeszcze raz sobie analizować, gdzie Bogzel skłamał. No. Ja nie, nie znoszę takich gadek, to jest jak na tych konferencjach fightowych ludzie mówią, o, bo na ciebie to są takie brudy, takie mam, że jakbym tylko chciał, to bym wyciągnął i by było po tobie. Mówię, no to wyciągnij, to w sensie albo dawaj konkret na stół, albo nie mów, że coś masz, w sensie... Pies, który gryzie, nie szczeka. Ale też widzisz to zachowanie, że ma pretensje do Boxella, że czegoś nie dopowiada, jednocześnie sam tworzy narrację, w której czegoś nie dopowiada, nie dopowiada. no to po co to robi? No i właśnie ja dlatego wspomniałem o tym przeciąganiu liny, że ja myślę, że na wypowiedzi ich obu względem siebie i względem wspólnych projektów trzeba trochę przez palce patrzeć mimo wszystko, nie? Że eee, trochę tak. jest tam, że każdy gra pod siebie, jeżeli Jasne, o to że chodzi. tak, oczywiście, no. więc cały czas jest taka, wiesz, zasada ograniczonego zaufania, wiesz, w tym temacie. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że tak na logikę, wczuwając się w sytuację. I intencje Boxzela, muszę naprawić swój wizerunek, no to może być tak, że wiele rzeczy trochę naciąga. Na przykład, nie wiem, załóżmy relacje z Wojtkiem Golą, jakie były w tamtym momencie, że na potrzeby tak. teraz sytuacji mówi, no nie jestem w stanie się gniewać na Wojtka, coś tam, a może w tamtym. wie, że to dobrze wygląda. Tak, bo to teraz dobrze wygląda, tak, chcę zadzwoni do niego, zobaczcie, jak my tu kumple. A ja... może w, jak Oczywiście. na bieżąco to zupełnie inaczej mogło Jak on wyglądać. mówi do kamery, no ja mam dosyłka neutralne podejście, nie wierzę. Nie. Nie wyobrażam sobie. To nie. Ja znaczy... rozumiem, że może być tak, że, wiesz, zachowują się neutralnie względem siebie, że w relacjach takich na zewnątrz, ale. Wiesz, jak dzieje ci się coś takiego, nie wierzę w to, że wiesz prywatnie. Dobra, ale też zauważ, że ta narracja o neutralnych stosunkach w tym momencie jest na rękę Boxdellowi. Dlaczego? Oczywiście. Bo Bo ja ja jest pozycji w pozycji siły teraz, a Boxdell jest jakoś uszkodzony. Tak? Ja dlatego tym bardziej w nią nie wierzę. Ja no. uważam, że on to mówi, bo to go stawia w bardzo dobrej pozycji. Jestem pokorny, przyjąłem znaczy, feedback, nie jestem zły Rzeczywiście, nasyka, gdyby on mieli neutralne relacje, to bardzo dobrze dla Boxdella. Tak. Lepiej niż w sensie, to on na tym bardziej korzysta niż Wardenga. A, Oczywiście. Że no tak. właśnie. No, oczywiście. No i znowu, że tak. Ja nie wiem, ciekawi mnie na ile Bogzel to wszystko przekminił, ale czy na ile to się tak układa, załóżmy. Yy, bo wiesz. wiesz co, to jest mimo... mądry facet i on jest bardzo. Chciałem powiedzieć fluent. Jest bardzo biegły w relacjach międzyludzkich. A to już musiałbyś mi tłumaczyć, bo tak. nie znam. On jest bardzo biegły w relacjach międzyludzkich i wiesz, wszystkie te takie historie pod tytułem Z tym się zadaje, bo ma zasięgi, a z tym nie. Które wiesz, gdzieś wychodzą, jak ludzie sobie zaczynają łączyć te zachowania, to je widzisz, jak z dystansu spojrzysz, ale jak obcujesz w jego towarzystwie. To łatwo się wkręcić w jego energię i w to wszystko, bo on jest naprawdę w tym no, świetny. szczególnie, jak ma taką fazę na działanie, tam 15 tak. biznesów, a on teraz taką ma fazę, bo tam opowiada, nie, że to podnoszę, tam to podnoszę, tu siła adrenalina, poduje, adrenalina, kortyzol, tu wiesz, gotuje tu karmi ludzi dookoła, no. wiesz, wszystko kupa tamten. Nie? Ogarnia, działa. Tak, tak. już więc... powoli ulfika wprowadza, że tu Dokładnie. patrzcie ten stary skład, przypomnijcie sobie. To jest... Dokładnie, więc on jest rewelacyjny, i o, jeżeli jest jakaś rzecz, w którą mówię, wierzę, to w to, że nie ma pijarowca. To, co, A, to, co no tak, tak, tak. Na to, bank, tak. na bank. Bo mówię, na, to, to kom... Ewentualnie mam, mam taką delikatną wątpliwość, czy nie sugerował się jakimś, może nawet nie PR-owcami, co prawnikami i tak dalej, w momencie tego pierwszego filmu, który wyszedł bardzo sztucznie. Bardzo możliwe. Bo to nie tak. było w ogóle w jego stylu. On dopiero tak. jakby po tym filmie, gdzie to było takie sztuczne i tak dalej, przełamał tę konwencję i zrobił po swojemu. Więc wydaje mi się, że przy tym pierwszym coś tam ktoś mu pomagał. Tak, Spra prawnicy i pr on prawdę powiedział, że nie kumają do końca tego świata i... Jak zrobisz tak, jak ci zaleci prawnik albo pr to często na tym wyjdziesz średnio, nie? No, mamy taki jeden przypadek. No, no. <noise> jest taka jedna osoba, co Ajaj. nagrywała stories i... No, ciekaw, ciekaw jestem, co z Marcinem Dubielem w ogóle dalej. Mhm. Pewnie co zrobi przerwę teraz 2 trzy miesiące. To dobrze by mu wyszło. Tak myślę, że to najlepsze chyba dla niego będzie teraz się zamknąć. nadsusę ładne fotki wrzuca, uśmiecha się tam na zdjęciach na Instagramie. A przez jakiś czas nie będą razem wrzucać fotki? On sobie, no tak, to na pewno. On sobie odpocznie od internetu, no i co? No My nie wiadomo co. No nie, to taki, wiesz, taki mały off-topic, wiesz, ja tu taki może wyszedłem, wiesz, jakiś nakręcony na ten film Boxella i tak dalej. Ale to, nie, no dobrze, fajnie, bo zbijamy, wiesz, argumenty. Ja bo... też, mi też to zmienia perspektywę, ja na przykład, wiesz, przed naszym poprzednim podcastem też byłem taki bardzo łagodnie patrzący na niego, ja, ja też lubię Michała prywatnie i... No właśnie, czy nie mam tego ładunku, nie, emocjonalnego tak, no. w tym sensie. Ja też empatyzowałem z nim mocniej, wiesz, też jestem twórcą, który... Przeszedł swoje dramy i swój kancel, i jakieś takie różne dziwne rzeczy, więc jest mi łatwiej empatyzować mm -hmm. i wkręcać się po prostu w te rzeczy. Więc twoja perspektywa taka bardziej zdystansowana i chłodniejsza mi dużo daje. Więc ja mm. świadomie kontruję, podrzucam argumenty, dyskutuję bardzo, bardzo dobrze, że to podrzucasz. Ja się w ogóle bardzo zgadzam z tymi Więc komentarzami chcę, pod poprzedniego zgrzytu. Nie chcę być, wiesz, bo to, bo to może znowu być tak, że o tam cięty na bok Zela jestem, czy coś. Ja nie mam osobistego powodu być ciętym na Bok Zela, czy coś, tylko. Wiesz, patrzę na, na to, co się dzieje, nie? I, i, I to jest takim triggerem, który gdzieś tam odpala te rzeczy, o których teraz mówię. Mm. Ale i tak mimo wszystko. No. Mam wrażenie, tak zacząłem teraz zastanawiać. Wydaje mi się, że tak mimo wszystko bardziej jestem wkurzony na ludzi niż na Boxdella. na Box Tak, wiecie, jak czytam te komentarze, gdzie tak pelikany. W ogóle Wardenka tak. na swoim streamie o tym mówił, że chyba to było przy oglądaniu filmu. Bo tam się że jak oglądał film Boxdela że sam już był taki, czytając tam na czacie rzeczy i tak dalej, sam był już taki zrezygnowany, że ludzie, jak wy nie myślicie, no. że jak wam się nie powie tak wprost, niech nie spojrzycie na coś, jak wam się nie wytłumaczy, to wy kurwa nic nie czajcie, tylko to wszystko bierzecie tak, jak leci, nie? Tak jest, ale no bo ludzie mają za mało informacji, mają tylko to, co jest z zewnątrz i myślę, że Okej, okay, trzeba bardzo śledzić wszystko, żyć tym i obserwować, żeby. No ale zobacz, ja na przykład teraz nie mam takiej fazy, że ja wiesz, siedzę 24 na Twitterze. Ale ty jesteś, jesteś twórcą, wiesz no dobra, to okay. in, inną perspektywę, No dobra, okej, okay, no? nie spoko, ale, ale nawet nie, że, że ludzie nie mają takiego bardziej można, jak nie z perspektywy umysłu takiego, wiesz, że mam informację, to z takiego instynktu jakiegoś, nie? Czegoś takiego, że, że nie ma takiej lampki, co się zapala i mówi, może tak się zastanowić nad tym, może tak nie podchodzić emocjonalnie, może nie łykać tych emocji, nie iść z całą narracją, tylko tak się zastanowić. Nawet jeżeli pojawiają ci się wątpliwości, to jeżeli masz za mało informacji, to jest trudno podjąć racjonalną decyzję. Przełóż to sobie z naszej perspektywy, jak my patrzymy na politykę. Mhm. I... Mamy zasób ogólnych informacji. Tu wyszła jakaś afera. Wiemy, że politycy mają tendencję do tego, 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 tego i tamtego. Tu kłamią, tu manipulują, tam robią jakieś dile. Tu może chodzić o to, ale my z perspektywy zwykłych ludzi, zobacz jak mało mamy wiedzę, jakie tak naprawdę są relacje backstage'owo między politykami. czy Nie wiemy, czy na przykład Męcen z Morawieckim tak naprawdę prywatnie sobie nie chodzą na wódkę i wszyscy politycy o tym wiedzą, ale jakoś tak to, się za dużo o tym to, nie gada. Wiesz, co tak, chodzi? To trochę tak było, jak była ta impreza u Mazurka. Nie? I, I wszyscy i nagle, nagle na jednej tak, imprezie. Na Stary, wiesz, o co chodzi? I no, no, no. zobacz, tu patrzysz, a, ci nie lubią PiSu, PiS nie lubi K.O., tu ten, a potem na przykład na stołówce w Sejmie oni mogą przy jednym stole siedzieć i gadać i główno wiemy, i coś tam próbujemy się domyślić na podstawie wywiadów. Tu ktoś coś chlapnie wiesz, budujemy sobie jakiś obraz, ale ci goście, którzy tam siedzą, pewnie ci politycy, oni gadają mówią: Jak ci ludzie tego nie widzą? Niesamowite, no dobra, że są wiesz. Ale zauważ, że ja na przykład, bo kurwa, może znowu ja mam takie podejście do świata, no. ale do polityki, biorąc pod uwagę na przykład to, co mówisz, też mam taką bardzo mocną zasadę ograniczonego zaufania do tego, co się dzieje, do tego, co widzę, narracji, którą ktoś mi przedstawia, hmm. i właśnie dlatego tak sceptycznie do tego podchodzę i staram się spojrzeć z różnych stron, nie? Wiesz co chodzi? Właśnie dlatego, Oczywiście. że nie wiem tego, nie? I my tutaj też w sumie nas grzycie. Jasne, czasami mówimy coś, wiesz, za kulis jakiejś rzeczy, czy ten, ale zauważ, że bardzo często posiłkujemy się tymi ogólnodostępnymi informacjami, no, nie? perspektywę yy, tak, widza, o, nie? Tak, widza, nie? Tak, widzę, Więc o to mi chodzi, że dlaczego ludzie... Prędzej włączają system zaufania niż ograniczonego zaufania w stosunku do rzeczy, gdzie nie mają pełnych informacji. Myślę, że zależy właśnie, takie... i tutaj wchodzi magiczny wizerunek czyli zależy, jak, go, jak kogo odbierasz czyli jak no tak. ludzie. Jak... Chcą wierzyć, że Boxdel jest dobry, bo go no lubią, to... to co by nie robił, to, to mu wierzą. to robi zajebiste burgery. Dokładnie, i... a ten sam film by zrobił teraz Marcin Dubiel, który już się spalił parę razy, tu mówili, ale gówno, manipulacje, hmm. tu widać, a w ogóle założyłeś białą koszulkę śmieciu, czyli no tak. chcesz się wybielić, o okay. oh, dzień dobry, e, chcesz się wybielić. I zobacz, na gąciarza byli cięci, założył jakąś koszulkę z serduszkami, to mówią, koszulka z serduszkami, manipulacja hmm. na pewno. I, a przy Boxdelu ludzie totalnie tego nie mają. Totalnie tego nie ma. Jak zobaczyłem w ogóle te komentarze o białych koszulkach, jak z nie mówię, kurde, jakbym jakaś drama mi teraz wyszła, to bym specjalnie czarną koszulkę założył, bo mi będą pisać, że białą koszulkę założył, manipuluje nami koniec. No ja to że pewnie... ludzie potrafią też się wkręcić w drugą stronę. No tylko tak właśnie tak. to jest to, że ogólnie ludzie wchodzą w tunelowe myślenie. Mm. Że wiesz, mają jakieś przekonanie i to, co widzą, dostosowują do tego przekonania bardziej niż przekonanie tak, czyli że to odbiór mhm. racjonalizują sobie, jakby, żeby pasował do ich przekonań, a nie, że budują przekonania na podstawie no to, tego, co Ale wiesz, że tak nawiązywałeś do gonciarza, że te dziewczyny na przykład też żyły wyobrażeniem gonciarza z sieci i wszystko sobie racjonalizowały, nawet jego głupie zachowania, tak. żarty czy jakieś podniebane akcje, na zasadzie nie, no to tam pewnie jakiś żart, pewnie coś, nie? No. Wiesz, że też taki był ten element bazowania na wizerunku. No. I zresztą no, dzisiaj też będzie taki jeden temat, to tam później ruszymy, będzie. gdzie też tak. o to zahacza. Tak. Natomiast wiesz, ja też nie chciałbym, żeby tak wyszło, że wiesz, tutaj gadamy i że no, a, ludzie są głupi, a my tacy mądrzy, coś siedzimy, chyba <sum> coś nie Mamy więcej informacji i ja, stoimy w innym miejscu. Bo... Ja, ja bardziej po prostu uważam, że taką intencją tego, wiesz, tutaj jak gadamy i, i tej mojej trochę też frustracji z tych no. komentarzy, i tak dalej, i emocji, które w związku z tym jakieś tam się pojawiają, jest to, że po prostu chciałbym was zachęcić do takiego. Krytycznego myślenia, do właśnie hmm. tego braku zaufania do, do wiesz, do osoby, którą widzisz w sieci, kwestionowania tego, co mówi. Ale nie po to, żeby zawsze jej nie ufać albo zawsze mieć każdego za oszusta, tylko po prostu dlatego, żeby mieć większy obraz, jak to naprawdę wygląda, nie? żeby właśnie się nie poddawać jakimś takim manipulacjom. Jakby do tego taka jest moja intencja w tym wszystkim. I stąd się też gdzieś tam pojawia frustracja, że ludzie często na takim autopilocie lecą, nie? No. I, I to jest coś takiego. I jednocześnie ten autopilot przy takiej sprawie szczególnie, no ma dalekosiężne skutki, no bo albo ktoś Zgadza wróci się. do neta, albo nie wróci do tak, neta, albo w jakiejś innym formie. No. Tak, natomiast też mieć świadomość tego, że my tym żyjemy i nawet jak nie śledzimy jakoś super, to dla nas nie śledzimy jakoś super, oznacza, że i tak wszystko wiemy na bieżąco, tylko nie wczytywaliśmy się w komentarze, nie oglądaliśmy tak dokładnie. I jak rozmawiam sobie, wiesz, gdzieś... Z jakimiś widzami, których spotykam na ulicy, nie wiem, ostatnio kurier mi paczkę przywoził, mówi, no Gimpert, kiedy będzie film Konopa? <śmiech> <śmiech> Przed tym, zanim Konop wypuścił, no e, tak, wiesz, no tak. z trenerem moim rozmawiam z jakimiś ludźmi na siłowni, też, wiesz, młode osoby, 20-20 lat, mówię, no oglądamy Freak Fighty. Ja mówię, no a widzieliście to? Oni mówią, no, coś tam słyszeliśmy, no, podobno ten Cloud nie działał, no... Coś słyszałem, że ta gocha ma się bić. Wiesz, i oni mają często takie strzępki informacji powyrywanej. mówią, no, coś tam słyszeliśmy, jest taka osoba, no tam ponoć mało wiarygodnie wypadł a tu ponoć był tego bugzdera, burgela. No, podoba mi się ten chłopak, że tak fajnie hmm. podchodzi do tej dramy. I oni taki obrazek tylko mają, bo. Dla nich to nie jest aż takie ważne. Nie mają aż tyle czasu, przestrzeni. Włączają film, patrzą, no chłopak faktycznie dostał trochę po głowie. Dobrze, mu z, oczu patrzy, dobrze mu z oczu, patrzy tak, tu wraca do siebie, fajnie, jedziesz tym. No i idą, i oni przez trzy, potem nie pamiętają w ogóle o nim, zapominają no, o tym celu. Napisali sobie komentarz, że no dawaj, no To z tobą. jest ten kluczowy moment, że no? to jest trochę tak jak w polityce, że twój głos Oczywiście. ma znaczenie. Oczywiście. I ten twój komentarz propsujący kogoś, ta łapka w górę i tak dalej, w takiej sytuacji szczególnie, ma duże przełożenie na to, jak się dalej toczą sprawy. Tak, no i... tylko w przypadku polityki, to jak zagłosujesz i zauważasz o politykach, ma wpływ realnie na życie wszystkich nas tutaj w tym naszym pięknym polskim kraju. A i nam dlatego na tym hmm. zależy? Na no to, czy Boksel se tam zarobi milion więcej, czy mniej. To większość ludzi ma w dupie. Pewnie. No dobra, ale to ja bym tutaj w ogóle już troszkę nawet szerzej poszedł z tym no. tematem. Bo się zastanawiałem, czy to robić, ale no, można spróbować, że. To też tam Wardęga zahaczał trochę o ten temat, mówiąc, że wiesz, ten, ten cały cloud, tak, do którego też oczywiście przejdziemy, że to może być początek końca free fightów ze względu tam na, na te zestawienia. Tak. I teraz też przy okazji Pandory, że tam rząd jakiś tam maczał palce, jakieś instytucje i tak dalej, że jakiś taki wiesz, fokus na to powstał, że, że, że ludzie na to zaczęli patrzeć. I. No to pokazało też te sytuacje nawet w sumie dwie, że no internet to taki dziki zachód, nie? że mimo tego, że jakie zasięgi to generujesz, że wszyscy z tego korzystają i tak dalej, no to, że jednak to jest taki dziki zachód, gdzie dzieją się różne rzeczy pod tą taką przykrywką wolności. Nie? I jak wiesz, gdzieś tam kiedyś były próby ograniczania internetu, znoszenia tej anonimowości, mam na myśli akta, no to były wielkie protesty i tak dalej. Natomiast ja uważam, że zawsze w parze z wolnością idzie odpowiedzialność. A ludzie często, wiesz, chcieliby tą wolność, ale bez tej drugiej części. Oczywiście. Nie? Tak. Bo, bo, bo no, tak jest wygodnie. Mhm. I w związku z tym uważam, że. Wszystkie działania, które teraz podejmujemy w internecie, czyli, no, na przykład, kupowanie pay-per-view na klauta, na, patrząc na, na zestawienia, tak, e, czy wspieranie różnych osób po tej dramie, które być może na to zasługują, być może nie, i takie bezrefleksyjne podchodzenie do tego, e, no, kształtuje to, jak wygląda dalej internet. Mm -hmm. Kto wróci, kto nie wróci i jakie będą free I że w momencie, kiedy wiesz, będzie się rozkręcała jakaś taka patola, albo osoby, które nie powinny wrócić do neta, zaczną wracać, to będzie się tak dalej toczyło, i, i ten będzie się ciągnął, to rzeczywiście y, ściągnie to uwagę rządu, y, różnych y, wiesz, instytucji i tak dalej pod y, naciskiem, wiesz, kontroli i tak dalej. I najgorsze wiesz, co będzie w tym, mm? że oni będą mieli rację. A, oczywiście, że tak. I to będzie w tym najgorsze, mm -hmm. że jak oni na to spojrzą. Jak, jak już wjadą, to to już dojdzie do takiego poziomu. Tak, że, że, mm -hmm. że powiedzą: no zobaczcie, co się odpierdala na tych free fightach, nie? Zobaczcie, co się dzieje na tych live streamach. I ty rzeczywiście usiądziesz i powiesz: no, Patola, w ch nie? Zgadza się. No, tylko że. To jest najgorsze. Mm, zgadzam się. I no, ja też zresztą mówiłem na odcinku, że naprawdę dobrze, że pani gości nic się nie stało. Nie? Że się okazała wykonana z tytanu i, i tą nikitę tam naklepała, bo. To było na tyle głośne, że nie wiem czy widzieliście, to w ogóle za granicę poszło jakieś dziesiątki milionów zasięgu, z, hmm. zrobiły szoty z tej walki. I wszystkie portale zagraniczne, że tam y, 50-year-old, y, Fault, Ex-Girlfriend, no, to ta w, i no, klika, ten wiem, no. tak, i to w ogóle poszedł, poszedł ten shot niesamowicie viralowo. Przecież, jakby tam się coś stało w tej klatce, to to już by było to, o czym Sylwek powiedział, nie? Czyli, że no, dzień dobry, rząd by pukał, co to za patologia, zmarła jakaś starsza kobieta na gali w ogóle albo w szpitalu, coś tam się stało, jakieś poważne rzeczy. Bogu dzięki, branża freakfightowa mogła odetchnąć, że wiesz, wyszło jak wyszło, ale mm, ja myślę, że to jest, internet jest dzikim zachodem do momentu kiedy bardzo mocno nie zostaje przekraczana ta granica, no nie, że są te sprawy, które mm -hmm. wychodzą kawałek dalej. I, i no to była cała Pandora. W ogóle to jakby była Gocha na klaucie. I no teraz tak. Jest reakcja zwrotna internetu, którzy mówią nie, nie podoba nam się to, to jest za mocno, jest trzeba coś z tym zrobić. I teraz nawet pamiętaj, że nawet jeżeli Mm, to są dwa oddzielne casey trochę ta walka na klaucie i jakby influencerzy, którzy zostaną. Mm -hmm. mm, co innego, że konkretna osoba zostanie w internecie. Mm, a co. Bo, bo tak, w przypadku Boxdela, Dubiela. Z mówimy o rzeczach, które, no w przypadku stew to nie, ale yy, tych chłopaków mówimy o rzeczach, które się działy bardzo dawno temu i teraz ktoś to naświetla, i na bazie tego podejmujemy decyzję: Okej, okay, no to czy oni powinni być dalej w przestrzeni, czy nie? Jakie konsekwencje powinni mm -hmm. ponieść? Rozmawiamy sobie o tym w porządku, ale to nie ma nic wspólnego z treściami, które oni aktualnie tworzą. Nie? I teraz cloud to jest inny case. Bo tam mówimy o kontencie, który oni aktualnie tworzą, czyli walka Gochy się wydarzyła tydzień temu. Albo znaczy, wiesz, jak się pojawiają streamerzy. W przypadku Zela no. można trochę, no bo te powiązania z Fame'em, no niby teraz tam zawieszony, ale wiesz o co mi chodzi, nie? Ale on w Więc... nie robił niczego, co by przyciągało uwagę rządu, wiesz co chodzi? No jeszcze wtedy nie, ale no. ja jakby właśnie patrzę na tę sprawę i mówię o tym przez no. pryzmat tego, że ten wzrok już się spojrzał, nie? No, o to on, oko Saurona się on, przekręciło. Tak, to już od roku dwóch myślę, ostatnio Wokik tam wrzucał, że już się z no, Metą tak, 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 z YouTube'em, z, z tym, tym więc tak no to mówię, że to, no. te działania gdzieś tam się nasilają i właśnie dlatego uważam, że trzeba być szczególnie ostrożnym w tym momencie. Zgadza się. A tutaj Na... wpadamy Okej, okay, ale Inaczej, ja generalnie zgadzam się z tym wnioskiem, ale nie w przypadku osób dotyczących Pandory. Ja czuję, że to ma bardzo duże zastosowanie w przypadku osób, które Teraz robią jakieś rzeczy przekraczające granice, i że to jest bardzo zasadne. No wtedy. bo zobaczmy, nawet w poprzednim odcinku sobie o tym gadaliśmy. Mówiliśmy, no. że w sferze prawnej, no to tam pewnie większości nic się nie stanie, i tak dalej. Tak. Natomiast jest kwestia sfery moralnej, tak? Podchodzenia mm. do tej afery, tłumaczenia się z tego, tak. i tak dalej. I wiesz, czy tam dawki jakiegoś cynizmu, czy ten, no wiesz, o co chodzi, nie? Że, Jasne. Że, że w tym sensie. I czuliśmy się sami tacy bezsilni, że kto ma to ustalić, tak? Gdzie jest ta granica? No to jakie te konsekwencje, jeżeli już. I wiesz, i rzeczywiście. Oczywiście mam taką być może być może taką pesymistyczną wizję przyszłości, że rzeczywiście za jakieś takie, wiesz, od różnych takich akcji, yy, no powstanie, na przykład jakiś taki urząd, że powie, że na pół roku musisz zniknąć z internetu, na przykład, nie, coś jak no nie więzienie, ale wiesz o co wiem, mi chodzi? Wiem o co chodzi. Że takie. Więcej klimaty. Tak, prostu, tak, tak. No? Że że taka, wiesz, instytucja odgórna, która mówi, nie, no to co robisz na streamach, to co nagrywasz, czy ten to jest złe. Tak, zgodnie z jakąś tam naszą oceną, w związku z czym yy, no masz taką i taką karę. Nie? Myślę, że jest na to spora szansa. Tak? No właśnie, i szczególnie jeżeli yy, my w tym momencie nie będziemy w stanie uszanować tej wolności, która wiąże się z tym, że stawiamy granice. Czyli mhm. nie potrzebujesz instytucji, która powie, co ci wolno. Tylko my, jako cały internet, społeczność. Tak, no. społeczność, sami to regulujemy nie? i wtedy nie mhm. potrzeba ci zewnętrznych instytucji. No ale patrząc, wiesz, na, na te rzeczy dookoła, które się dzieją, na akceptację, to co ty mówisz o przesuwaniu tego okna, Overtona, tak, tak. że coraz dalej wchodzimy w to. Wardęga też o tym mówił, że no co dalej, tak, że znowu ta walka gochy z Nikitą, no to jest. Kolejne przesunięcie tak, tych granic. Tak. No i mówię, i naprawdę dojdziemy do takiej, takiego momentu, że jeżeli my nie zadziałamy wcześniej jako internet, nie będziemy mieli takiej mocy na, e, na stopowanie pewnych zachowań i też głosowanie portfelem, kupując spędzie. No właśnie no, czy to, jest, coś. to jest najgorsze, bo wiesz co, można wygenerować, y, nie wiem komentarze w tym temacie, poruszenie, że duża część ludzi, tych najbardziej zaangażowanych, zmieni zdanie, że nie wiem, pojawią się jakieś minusy, czy coś, ale ludzie nie głosują potem portfelem i swoją wygodą, czyli na koniec dnia, ciekawi cię inna walka na cloud, to kupisz pay-per-view mm -hmm. i Sylwek tutaj powiedział, że się bardzo dobrze w ogóle z tego, co słyszał, sprzedała ta gala. Tak, on coś mówił już na poziomie no, no, nie mówiąc konkretnie, no ale ja słyszałem... 300-400 tysięcy. To, to jest lepiej niż się Highlink często sprzedawał. No i... Tak zupełnie szczerze. No, miał to... chyba około pół bańki, no to FIM to się około... bardzo... Tak. się zbliżyli. fm 400, 500, Hylik, słyszałem, że to była 200-300 no często. No to... to wiesz, jeżeli Cloud to przebił, to to im pokaże, okej, okay, to się opłaca i pomimo, że są kontrowersje, to ludzie kupują, więc róbmy to i to jest niedobrze. Tak samo zresztą, wiesz, z tym obserwowaniem Marcina Dubiela, że... Spoko, że 20 tysięcy najbardziej zaangażowanych w sprawę osób napisze mu negatywne komentarze i połapkuje je nawzajem i będzie, o, ale ma dramę, teraz mm. go nie lubią. Spadło mu 50 koła falą z filmu Konopa, który miał 11 milionów viewsa, a teraz już jest na plusie. I no nie, się. nie, nie wymusisz na ludziach głosowania portfelem i jeżeli... Znaczy, ja tu właśnie nie mówię, wiesz, o wymuszaniu, tylko nie skłonisz nawet. Naiwnym, naiwnym, naiwnej samoregulacji bez interwencji z zewnątrz. Nie, moim nie, chcę, nie. nie wydarzy się to. No właśnie, bo, i, bo ludzie to są za mało, smutne, za, no. to jest zbyt mało istotne. Wiesz, to, co ci powiedziałem, że to jest istotne dla ciebie, kto wygra, bo na przykład po, pewien podatek wprowadzą albo go nie wprowadzą, inne będziesz mieć koszty życia, inaczej gospodarka będzie wyglądać. No to mi się wydaje, że w takim razie ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ważny jest dla nich internet, bo w momencie wiesz, wpierdzielenia się państwa w treści, wiesz, w nadzór nad tym i, wiesz, narrację jaka ma być prowadzona, jak już wspomniałem, wszelkie niebezpieczeństwa polityczne, tak, gdzie, gdzie ktoś może narzucać swoją narrację, bo taki urząd powstał, a, a wiadomo, jak było do tej pory, wiesz, no chociażby to też z telewizją się dzieje, nie? Mhm. Wiesz, gdzie, gdzie każda ma, tam swoją stronę ciągnie, no to każda stacja, no to no to tak samo tutaj, nie? A jak wiesz co, ludzie, sam ludzie sam wiedzą, znają... jak, jak rząd to wprowadzi, to on tu powie, że to chodzi, żeby regulować influencerów, a ludzie powiedzą bardzo dobrze, dobrać się im do dupy, niech się wezmą za normalną robotę. Hmm. No i to, no tak będzie, no, prawdopodobnie, no zobaczymy. No dobra, no to ja może po prostu taki zalążę, chcę, wiesz, żeby znaczy, ludzie się... Ja to, ja to przyjmuję, co zastanów tak, tak, ja wiem. Ja no. to przyjmuję, że tak będzie, po prostu może y czuję, że dyskusja w tym temacie... Y jest o tyle bezcelowa, że nie bardzo widzę opcji, żeby coś z tym zrobić, bo mam wrażenie, że to, o czym mówimy, to są mechanizmy, które u ludzi działają od tysięcy lat. Tak, co do zasady. I na tym bazuje polityka, jakby tak to działa tutaj. I czuję, że ile byśmy filmów o tym nie robili, ile byśmy o tym nie gadali na tak dużą masę nie, nie, nie wpłyniemy. No, ale to wiesz, to jak... są zachowania, które są wdrukowane może, głęboko Może naiwnie, no na pewno naiwnie, ale wiesz, że chociaż do tej grupy, która tu ogląda z że będzie taka chwila refleksji, wiesz, po prostu nad tym, w jakim kierunku to idzie i że Wiesz, ten kupno pay -per view nie jest tak bez znaczenia, że to wspieranie komentarzem, łapką i tak dalej, bezrefleksyjne też nie jest tak bez znaczenia, bo ostatecznie kształtuje to to uniwersum internetowe, w którym wszyscy funkcjonujemy, które lubimy i które dostarcza nam tyle emocji. I no, że po prostu takie bezrefleksyjne korzystanie z tego, no niestety może w przyszłości bliższej lub dalszej, bo tego nie wiemy, przełożyć się na to, że to się drastycznie zmieni. No. Ja się z tym zgadzam, no natomiast czuję, że takie gadanie nigdy nie działa i wiesz co, przypomniał mi się case samochodów elektrycznych, mhm. że zobacz ile lat, znaczy te, teraz już wiemy, że samochody elektryczne wcale nie są aż tak ekologiczne, jak są nam sprzedawane, tak? Ale powiedzmy, że zanim była to wiedza w miarę powszechna, to tu chodzili, tak, weź samochód elektryczny, dbaj o środowisko, żeby benzyna nie truła, to tamto, zobacz na przyszłość pokoleń, wiesz. Jak się mówi do ludzi takimi hasłami, albo wiesz, segreguj śmieci, dbaj o planetę, to tamto, 95% ludzi ma to głęboko w dupie, bo nie jest w stanie sobie, wiesz, wyobrazić tych konsekwencji długofalowych, albo stwierdzają, że to nie jest dla nich aż takie istotne i samochodów elektrycznych na przykład praktycznie nikt nie kupował i dopiero tak naprawdę rewolucję wprowadziła Tesla, która zrobiła zajebisty samochód elektryczny, który koniecznie chcesz mieć, bo wtedy jesteś cool i jesteś hmm. no, czyli mega marketing ziomem, był bardzo dobry marketing. Czyli dokładnie. I to pokazuje, że ludzie decyzje zakupowe podejmują bardzo egoistycznie, z myślą tylko i wyłącznie o sobie. Mhm. I jak mówisz o cloud i mówisz, no nie, kupuj nie kupujcie pay per view, bo wspieracie i w ogóle, to ktoś tego posłucha i mówi, no może i tak, ale potem przyjdzie dzień Gali, wpadną do niego znajomi i on powie, dobra, chcę obejrzeć, jak mhm. najmniej dostaje w web. I krótkotrwała przyjemność, ten wyrzut do egoistyczna przyjemność zawsze będzie dla większości. Nie mówię, że dla wszystkich, dla większości ludzi ważniejsza. I nie wiem, to tak jak wiesz, często kiedy są akcje tego typu, które odnoszą skutek, to dlatego, że płyną na jakichś yy, mocnych hasłach, że jest taki zryw społeczny, tak jak mm. było przy Akta, że walczymy o wolność internetu, jak pojawił się ten zryw społeczny. I ta dopamina, że uczestniczę w czymś dużym, jestem razem z ludźmi, walczymy mm. o coś dla nas ważnego, to wtedy ludziom chce się zaangażować i wyjść na ulicę. A jak tego nie ma, i masz samemu coś zrobić, no to tak nie czujesz wagi tego, jednak wybierasz coś no wygodnego. Tak, do tego nie? prawdopodobnie też to by było jakimś, wiesz, kolejnym, czy to, no, zależy na jakim to było szczeblu, ale w jakimś Akta 2, czy to lokalnym w Polsce, czy, czy, czy znowu jakimś szerszym, wiesz, prowadzane. No i znowu to by musiało się rozbić o jakieś, wiesz, ogromne protesty i tak dalej. Tylko mówię, najgorsze jest to, jak druga strona ma dobre argumenty. Bo wiesz, co Oczywiście, innego, jak ktoś tak. tak chce ci ograniczyć wolność dla ograniczenia wolności, bo tak mu się coś tam skojarzyło i, myślało, że to prze, i myślał, że to przejdzie. A co innego, jak ci rzuca argumentami i ty mówisz... Okej, okay, to ma sens. No, i to jest najgorsze w takich to sytuacjach, bo to mocno osłabia całą inicjatywę. No, tak, no i jak, to, to wiesz, podcina skrzydła. No. To mówiliśmy na poprzednich odcinkach, że jak dajesz rządowi pretekst do tego, żeby zaczął dbać o twoje bezpieczeństwo no. albo nie daj Bóg o bezpieczeństwo twoich dzieci, to mogą przeforsować wszystko tak, tak naprawdę. Tak, nie? właśnie o to chodzi. I no dlatego tak na to patrzę. Ale jeśli odnosi się samochodów elektrycznych, to tam na pewno też zadziałał taki element wiesz, zawieszenia marchewki w postaci różnych dopłat. Bo nawet ostatnio tam sobie oglądałem, że yy, taki, tam jest taki kanał, karoseria chyba się nazywa, sobie mm. go oglądam. Gościa, jak testuje samochody, i on mówi, że chyba kupił Tesla za 100 tysięcy, bo po tych wszystkich dopłatach to mu tyle tak. wyszło. A to już, Więc... to już ostatnio, tak samo masz to, że bus pasami mogą elektrycznie tak, tak, jeździć. Tak, tak, tak. Jak po Puławskiej tam jeżdżę na przykład. Czyli już od, te... odwoływanie się do egoistycznego interesu. Tak, no nie? ja, ja I to tutaj, najgorsze jest to, że ja tutaj nie jestem w stanie komu zawiesić marchewki. W się, nie mam tej marchewki. No właśnie. Nie ma tej marchewki. No bardzo, nie, nie kupuj pay per view na cloud, tylko. Co? No właśnie. Znaczy no, wiesz, że Nadia nie odwołuje do 300 do, do Klauta, bo to jest jakby tam jeden z przykładów, tak? Gdzieś tam no, aktualnie. cofnij suba Boxdellowi. <laughs> <laughs> czy, czy follow Marcinowi? Zobacz, to Konopski próbował zrobić. Cofnijcie follow Dubielowi. Nie powinno go być w przestrzeni internetowej. 50 koła najbardziej zaangażowanych ludzi z 11 milionów powiedziało: ok. Szczerze, to co teraz jest na plusie, to myślę, że część z tych ludzi nawet mogła stwierdzić: a dobra, chcę widzieć, jak wrzuci jakieś oświadczenie, i mu wrócili no zaraz tak, na no, Nie. No. Czyli ten egoistyczny interes wygrywa, i no ciężko dlatego będzie, i rząd będzie miał jak najbardziej dobre argumenty, żeby wprowadzić zewnętrzną regulację. No i to jest przejebane. No. No. I okej, okay, będzie, trzeba będzie wiesz, robić jakieś rzeczy. Tu walczmy o wolność internetu, wyjdźmy na ulicę, coś zorganizować i tak dalej. I tam wiesz raz, drugi, może wiesz, gdzieś to też nie wiem, czy w tym poście wątora, co tam też czytaliśmy przed nagrywkami, nie? Hmm? Bo tam się w sumie do ciebie też sprół w pierwszym nawet... W pierwszym, pierwszym nawet fragmencie. Ale on też tam chyba roztaczał taką wizję gdzieś, że być może kiedyś kanały komentarii czy newsowe będą musiały mieć jakąś dziennikarską licencję i, wiesz, będą rozliczane z tego, w jaki sposób przedstawiają informacje. To by było tak... niegłupie akurat. To jest, no, znowu, y, intencja może być szczytna i fantastyczna. W praktyce może być, być tak, różnie. że jak źle mówisz o jakiejś partii, to... Tak, aczkolwiek, wiesz, takie rzeczy na przykład jak to, że... Nie wiem, jeżeli publikujesz materiał, który tam oskarżenia w stosunku do kogoś wystawia, to że musisz go zapytać o zdanie yy, i w swoim materiale ująć te jego odpowiedzi, jeżeli je otrzymasz. To jest dobre. Chociaż to, to jest tak skonstruowane, że jest dosyć dziurawe, nie? Ale wiesz, to o tym mówił, że dla niego to było ważne, żeby wysłać do Stu te pytania, żeby on na nie odpowiedział, żeby to zamieścić w materiale, nie? Bo mm. faktycznie jest tak, że jak wrzucisz materiał o kimś, i od razu w tym materiale masz perspektywę tej osoby z drugiej strony, to trochę w inny sposób buduje się zdanie na temat tej afery, bo widzisz, zostaje dwie perspektywy. No ale też I to ty... jest bardzo dobry sposób na przeciąganie tematu, zapoznanie jest, się z zarzutami, przygotowanie się do impaktu, w zależności co tam zrobiłeś, nie? Oczywiście, no z drugiej Więc strony powinieneś mieć jest... prawo do obrony, bo ktoś wiesz, ileś tygodni na przykład przygotowuje materiał na Twój temat, wrzuca go i Ty musisz błyskawicznie zareagować w ogóle, nie? Więc. To też jest fair, żebyś miał czas, żeby się przygotować do obrony, skoro ktoś się przygotowuje do ataku. Mm. Tak mi się wydaje. Jest fajne. Ja myślę, że to też zależy od y, konkretnej sprawy. Zależy. Nie, bo to też tak jakbyśmy poszli w takie szaleństwo, że przy każdej aferze musisz się z kimś tam kontaktować, bo jak nie, no to wychodzisz na jakiegoś tam zitwa, no to też by było takie... No nie, oczywiście. Nie ma, nie ma co przesadzać. Wiesz, no mnóstwo masz tematów. Ale no jeżeli nie... mówimy na przykład o tak poważnych oskarżeniach, jak w przypadku tutaj, y, wiesz, Pandory. I. Ja byłem zaskoczony, że finalnie w filmie na przykład Konopa czy Usylwka też nie było takiego segmentu pod tytułem Cześć, napisałem oficjalne zapytanie do tej, 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 tej osoby, oto są ich odpowiedzi. I z tego, co y, rozmawiałem z Mikołajem prywatnie, no to on wiem, że pierwotnie planował do każdej z osób się odezwać. Dostuł się chyba tylko odezwał, nie? Tam tylko by... do stu, dlatego że dostał pismo od prawnika. Mhm. To jakby nie było proaktywne. Tylko to było w odpowiedzi na pismo jego, nie? Więc. A usylka w ogóle nie było, znaczy tam była jakaś głosówka Stu, czy coś tam na, Ale to też, inter... bo to znowu też była strasznie problematyczna sprawa, bo było wiadomo, że jak się do nich zgłosisz, oni mogą zacierać ślady, w związku z czym wcześniej wszystko musiałbyś zabezpieczyć jakoś notarialnie. To jest okay. masz zabezpieczone, e... masz gotowy materiał. Jak ostatni etap przed publikacją, mówisz, cześć, mam materiał w takim temacie. Mniej więcej takie i takie rzeczy zostaną poruszone. Chciałbym ująć Twoją perspektywę, czy. Dorzucisz mi wypowiedź. Nie? No dobra, ale to zauważ, no tak jak była chociażby kwestia tego, jak się wycofywały te dziewczyny, nie? Czyli wtedy też wystawiasz się na to, że twój materiał za chwilę spadnie o połowa ten, bo zostaną wykonane na przykład jakieś działania w kierunku tych dziewczyn. Mm -hmm. informacje o prawniku, bo kogoś tam skojarzyli, tak, że ta sytuacja była z tą i tą dziewczyną i wysłane mm -hmm. wiadomość, że jak będziesz się w to mieszać, no Więc to się. wiesz, to jest strasznie problematyczne i ciężko, uważam, że bardzo ciężko by to było sprecyzować. Na tyle, żeby się światło tutaj nie albo no, no, przepraszam. Tam tak. jest dobry wiatr. Bo y, kurtka Rewo właśnie służy jako pole bitwy. Tak. Trochę nie wiem z kim. Y, no nie, czy nie to jest wiadomo. walka z samą kurtką? Tak, bo jak ja tu przychodzę, to sobie rzucam <laughs> z karmelem się okazuje. Tak. Ja rzucam kurtkę sobie zawsze na podłogę i koty jakoś ją uwielbiają, bo się w nią wtulają, albo tak. się nią biją, albo cokolwiek tam robią. Tak, więc tutaj tak pokonany wódz plemienia odchodzi. Zwycięzca nie, z, nie zabiera trofeum, tylko idzie położyć się na kartonie, bo przecież kartony są super dla kotów. O. Ale pilnuje kurtki. Jest skierowany na kurtkę, także tak. walka Kur... trwa, tylko już. dalszym dyst... taka pozycyjna jest tak. teraz, że tam jeden, tam drugi i tak patrzą, z dystansu teraz patrzą jest. na kurtałkę. Tak. No pięknie, że ja wyłączę tego motylka, żeby bateria nie schodziła. No więc no to może tam wiesz tyle o tym temacie, bo to też tak się rozgadaliśmy. Zostawmy, rozgadaliśmy, a właśnie może przejdźmy sobie płynnie do tego klauta jeszcze, no, skoro już przeskoczyliśmy. Tak, tak. Yy, no no, bo tak, no. To może o tych problemach technicznych, bo ja, <laughs> jak ja już, się zaczął. No. Jak, już, bo, słuchaj, jak już mówimy o rzeczach, przez które ludzie. No. Że ludzie nie myślą i że można być złym czasami nie. Nie wiem, na ile można wierzyć w tym danym od Sylwka Bardengi, nie? że 300-400 koła sprzedanych w Paypal.io. Ja pay jestem w stanie trochę w to uwierzyć, patrząc na poziom Patoli w zestawieniach, a no. Patola się sprzedaje, to myślę, że... No i nie mam tego, że mam wrażenie, wiesz co, jest tak, ten pierwszy Cloud ciął się jak gówno, nie dało się tego oglądać. Już o, było, tu, tu mam nigdy. ciekawostkę? No. Ja wtedy mówiłem, że dostałem zwrot z klauta, ale to było tak, że dostałem ich nich informację, że przelejemy ci środki i jakoś... Nie te... dostałeś tych środków? Nie, no właśnie jakoś dwa tygodnie temu, trzy tygodnie, bo to jest trochę zamieszany teraz taki, ale jakieś dwa, trzy tygodnie temu patrzę powiadomienie na telefonie, Przyszło. że przelane. Ja, że no, o, jest. dało się. No i super, pieniądze no i są. fajnie, bardzo się cieszę. Ej, że oddali to. Dobra, to okay. Oddali pieniądze. No i po pierwszej gali, słuchaj, w takim razie ludzie w podobnych sytuacjach jak twoja... Powiedzieli niektórzy, no, może dam jeszcze jedną szansę, zobaczymy, albo nigdy więcej tego głównego. Albo nie... po prostu przyjęli tę rekompensatę. Yy, że, kolejna, że pay per że tak. to jest wystarczające. Zresztą nie zdążyłem nagrać. Irek położył się na kurtce i został zezłomowany. Tak, czyli walka pozycyjna przeniosła się z powrotem na kurtkę, była ofensywa na. No ale... Został odgoniony tak. Irek i Karmel taki, wraca tutaj pisemnie. Że nie wolno się, no, jest, jest na wzdyczony. Nie ma co gadać, teraz tam podstawa. Najlepsze, że nawet nie siedzi na tej kurce. Tylko nie, tak jej pilnuje, że nie dla dotykaj. Zasady, nie. nie dotykaj. To moje trofeum i trzymaj się od niego dla z daleka. Mm, I co? No i właśnie, i ludziom mówili: o, nigdy więcej nie kupię, ale jestem zły. Mhm. I teraz mam wrażenie, że jest Cloud 2. Znowu są problemy. Yy, po prostu ciekawe, z tym, tym razem. Nie, nie da się tego oglądać. I yy, co? Tym razem ciekawe, że nie Didosy. Nie, didosy. I nie, nie, nie wiadomo, zła konkurencja. Co. No teraz po prostu zła firma zepsuła i szczyny były złe. Tak, jednak firma się nagle okazała. Znaczy no, Podwykonawca. W sensie, tak, jednak. że to jednak. Te, I to tak dosłownie tam zrzucili tą winę, nie? Tak, że się ograniczali, że. Nie być, z nazwy firmy pierdol... zniszczyli to, co robić. Tak, tak. Dramatyczne oświadczenie, ale no. ja nie, nie jestem jego fanem. W każdym razie, jest drugi raz. Gala, ta sama sytuacja, znowu teraz już nawet nie ma żadnej mowy o rekompensacie czy reklamacjach, a jest, jakby do, jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o jakość tego pay per view, niż było przy pierwszej. I ci wszyscy ludzie zresztą, że nigdy więcej nie kupię. Nie kupią, przyjdzie trzecia gala i, z, i znowu to kupią. Ale Jest wiesz taki, co? Jest był jeden, taki mem jeden, natomiast... jeden ten, no? e, Sławomir Peszko pisał komentarz na Twitterze, że oddadzą pieniądze, jeżeli ktoś tam nie mógł obejrzeć, to pisz. Ambasador. Super. No, <grym> na pewno federacja to uwzględni. Jak ktoś napisze do nich e-maila. Że Sławomir Peszko, który nie ma udziałów, napisał taki komentarz no, na Instagramie. No wiesz, ja się uparłem i odzyskałem. No, no, czy teraz też będą tak łaskawi? Nie wiem. Jak wychodziły persznoty do League of Legends, które psuły grę. Ludzie byli na nie, na nie strasznie źli. To był taki bardzo dobry mem, że jest typ, który bierze kawałek tortu, pff, wypluwa, mówi, co to za gówno, nigdy więcej tego nie zjem, jak można coś takiego podać. Potem... Odwraca się obrażony i potem... Ech. I taki z łezką taką wokół bierze ten tort no. i go je. No, no I to, to, jest... To, to jest widownia Cloud. I Polacy mają takie gale freakfightowe, na jakie zasługują, słuchaj. No i tyle. I prawda jest taka że każda gala mogłaby się zacinać, ludzie by ich wyzywali od oszustów, a potem by zrobili jakieś zajebiste zestawienie albo mocno a to, to patologiczne i by było tam, to ja to... a, dobra, kupię. No, no, tylko co teraz, jak drugi raz się wydarzyło. W sensie, wiesz, bo raz, wiadomo, może się zdarzyć debiut i no. Y, no tam, dobra, wstaw dowolne, tam już nieważne, no. czy DDoSy, tam wszystko jedno. Ale teraz z drugą galę i znowu to samo. I to jest tak, to że jest... ludzie będą I, i teraz lecz, bardzo... Ciekawe, może oni sprawdzą, jakiś speedrun robią, sprawdzimy, kiedy ludzie się w Model biznesowy, zaoszczędźmy na serwerach, a... zobaczymy, kiedy ludzie się zorientują. właśnie znaczy, znaczy, kiedy przestały nas oglądać. No... <noise> Eksperyment społeczny po, Leksi powie, że robiła. Popularne teraz. No, no i to. Może, no, jest, nie, może ja tego wiem. też jest fanką. No, no, nie, no W każdym wiem. razie mm, ja nie kupiłem pay view. Nie oglądałem. Oglądałem tylko. No potem na TikToku były wiadomo, przeglądałem mm. był z... TikTok, bo to w jest wiadomo, jak to działa, se przeglądasz TikToka na kiblu. to... Nie rzecz... złamała walka Boro na 10. Kurde. Co by nie mówić, to był zajebisty pomysł. I się złamałem, i kupiłem. Tak, okej. Okay. No. No, to niezła zła hipokryzja. Oczywiście, że tak. <grym> Ale, no. bo wiesz, siedziałem przy komputerze no. i pierwszą drugą, pierwszą, drugą na YouTubie co zobaczyłem, mówię, dobra, okej, okay. mówię, nie, idę grać w grę, nie będę. Mówię, będę grał w grę. Zpieczyli <grym> pierwszego klauta. No. Na Twitterze wszyscy piszą, że się wali transmisja, że nie da się oglądać, nie. I byłem dokładnie tym ludzikiem, co ten tort zjadł, i potem tak siedzę mówię, kurwa... Na tego TikToka, bo odświeżałem tego TikToka. Mówię, walka. Na tym TikToku też się tnie, nie da się tego <noise> oglądać. Jakieś urywki. Ja no. może akurat mi się zaloguje i będzie dobrze działać. I tak no. wiesz, siedzę w tym mówię, nie powinienem, że to jest, że popełniam błąd, że dokładnie jestem tą osobą, która mówi, że mój głos nic nie znaczy, to może mm -hmm. kupię. I tak wiesz, siedziałem przy tym kąpi i w końcu sobie zracjonalizowałem, nie, nie, no, jestem kanałem komentarzy. Tak. Robię to, bo no, materiał no, chcę przygotować. No. I wiesz, i się złamałem, i powiesz. I potem patrzę i widzę ten zielony bączek co się kręci mówię kurwa debilu, co ty Kurwa. narobiłeś sam no do nie. siebie. I da Discord y, jakiś tam ten jest restreamowy i bez dźwięku musiałem oglądać mm. na tym nielegalnie I tak pomimo, że kupiłem, nie? Więc to jest masakra. A to znowu tak było, że restreamy działały, a... Tak, to... oczywiście. Restream doskonale. Znaczy tam czasami, bo było tak, że na tym serwerze, co byłem, to każde lobby miało po 300 osób i czasami się lagowało, bo za dużo osób próbowało wbić i czasami były lagi, ale ogólnie tak, działało bardzo dobrze i tam przez y, raz na minutę takie Na 5-10 sekund Mateusz Kaniowski mi wchodził, który tam mm. coś opowiadał i znikał, i potem znowu bez dźwięku mm. na Discordzie oglądałem. No, no tak, dramat, no, dramat. To, no dramat, dramat pod kątem technicznym. Tutaj Cloud w sumie co? No wrzucił to oświadczenie, zrzucił totalnie winę na to. Nie pamiętam, jak to się firma, firma nazywała. W każdym razie dla nich bez wszystko, że oni robili. coś takiego. Jak? Recz Technologies. Rage, chyba tak, Rage, Rage jak takiego, tam. no. E, że by, robili jakieś audyty, testy, wszystko, że byli do ostatniej chwili zapewniani, że będzie działało. Na, no, wyszło, jak wyszło. Ja to się cieszę, że znowu tych DDoSów nie wyciągali, bo to a, już by było już memiczne dosłownie, jakby to kolejny raz padło. Rech Technologies, tak, no, no, no tak, tak. I... Mimo ciężkiej pracy. Czekaj, zrobiliśmy wszystko, by być spokojnym o transmisję pay Jesteśmy rozczarowani tak samo jak wy. Oh. Miesiące ciężkiej pracy zostały zrujnowane przez podwykonawcę Red Technologies SPZO. <laughs> Ale to. <laughs> Nie. nie da się bardziej pod autobus no, wrzucić, nie? Tak. I, Naprawdę. I tak, oni tam jeszcze na koniec stwierdzili, że pójdą do tej firmy, co wszystkim robi. Brawo, i... dzień dobry. Pierwsza dobra decyzja od powstania tak. tej federacji, nie? Ja myślę, czemu w sumie się wcześniej, bo ogóle tam jakieś kwoty podawali, ile to kosztuje, taka realizacja. Może coś, chcieli przeoszczędzić, nie? Jakieś że 600 tysięcy tam, do iluś no, tam kosztuje takie wiem. obsłużenie. Tam było w tym oświadczeniu te, te kwoty tam na drugiej stronie bodajże. No chociaż że. to by wychodziło tam złoty 50 zł od usera, no to powiedzmy, że nie bez tragedii. Że tam byli przygotowani na milion oglądających, co przekraczało coś tam, tam coś wszystko, tam. bla, 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 no ale dobrze, że nie było tym razem argumentu Didosy i zła konkurencja, tylko ten. No i. Wiesz, zamiast ich wrzucać w oświadczeniu, to jeżeli to jest prawda, co mówią, dostali jakiś glade, że gwarantujemy, że będzie działać, i nie działało, no to powinni ich wiesz, pozwać, odzyskać kasę i prywatnie sobie to załatwić. Mm. I tyle, co to widzów obchodzi. No właśnie chciałem powiedzieć, że tak, ostatecznie to masz takie. Okej, okay. nawet ktoś może pomyśleć bardzo mi przykro, ale no... no właśnie, bardzo no, mi przykro, to, ale... to was, to wy powinniście jakby zweryfikować podwykonawców na ogólnie, rynku. Ogólnie, że wiesz, no ludzie oglądali inne i to nawet, no może no, wiesz, mówią Prime, coś, gdzie to działało. Tak, no. oczywiście, to znaczy ich zadaniem było zrobić research na rynku i oni podjęli decyzję, żeby wziąć niesprawdzoną firmę i teraz dopiero poszli po rozum do głowy i wzięli tych samych, co robią Fame i Prime i dobrze działa. Chyba, że tam Więc tam jakieś to zakulisowe jest od, rzeczy to jest ich odpowiedzialność, że wybrali złego podwykonawcę, z którego nikt wcześniej nie korzystał najwidoczniej i wiesz, no działa. No, ale to też działa w ogóle też, jaką no. fajną ta firma ma pozycję do negocjacji. Że wiesz, no bo... O, no teraz, no, no, teraz to jak najbardziej. No, no. Sypnijcie złotem na to. Jest, no pocałujcie teraz... sygnet, ta... może was przyjmiemy. No, może, może, nie? No, no. siedzą sobie, bo no, nie, nie wiem, czy jest jakaś lepsza pozycja do negocjacji niż wypierd... i zrzucenie winy na poprzedniego podwykonawcę i szukanie nowego, no. gdzie tłumów nie ma. No to, to, to powodzenia. No właśnie, no i co? No ale tak poza tym, no tak dobra. szczerze mówiąc, ja no. uważam, że... To, D dobra, odłóżmy na bok na razie pojedynek Gochy z Nikito, nie? No. Ogólnie niezła karta i ja się dobrze bawiłem oglądając w tych Ale momentach. Tak, się, cię, że wzięli Lalunę? Nie, to była, to była słaba akurat walka, ale też wiesz co, głównie przez tą przeciwniczkę, jej, przez tą typiarę od argumentów. Ale nie, tą... ja mówię bardziej pod kątem moralnym, nawet nie mówię pod kątem, jak przebiegała walka, tylko od, od, no nie wiem, czy odmrażanie. Bo ostatnio widziałem, ta Maria Karej się już sama z siebie nabija. Bo... Że odmraża tak, się, odmraża się, z... odmraża Maria się że taki... też zamrażarki wyciągali. No na właśnie, reklamie, no, tak. że, że to jest taka beka, no więc taki dystansik, no ale to tak już nawiązano do tej sytuacji, że, że Lalunę wrzuciliście. Nie, z tą... niekoniecznie. To ja w ogóle Laluna chyba trochę się ogarnęła po tym fejmie, że w sensie nie była aż taka zła jest dalej kontrowersyjna kwestia tego butikuje. To jej, jest, to jest nie okej, okay, że ona to prowadzi, wiesz, to, to jest takie skamidło. Ale dobra, i... to, to tak może na, całościowo patrząc, że okay, taka ca... postać jak La Luna jest z powrotem rzucana, gdzie została jej wyje... czy tam rozwiązany kontrakt z fejmem i wraca nie, to tutaj nie jest Nie, nie oceniam tego in plus, chociaż z perspektywy no, pamiętamy, jest... pamiętamy jej rozmowę z szeją, nie? Tak, no, z perspektywy, znaczy, to, to akurat nie ten. Yy, Okej, okay, przeginała, jakby dobrze, że nie, jej ten nie ten etap stachując, nie mówię, że z szeją, że tutaj bo ty masz bliskie relacje, tylko. Ja mówię, wiem, bo chodzi o, o treści, rzeczy, które o, treść, mówiła. O, treść, o treść. Nie, no oczywiście, więc yy, oceniając jakby przez pryzmat tego, dobrze, że w fejmie nie został jej przedłużony kontrakt. Oceniając przez pryzmat tego, jak się zaprezentowała na cloud nie odbiegała jakoś bardzo od generalnie wulgarnych bohaterów różnych zestawień. No bo, Bar tam, no bo był tak niski poziom. No, to swoją drogą, ale, Jeżeli <noise> jak weźmiesz jakby to, co gadała Laluna i nie wiem, to jak Ferrari potrafi na przykład jechać na konferencji czasami z kimś, to jakby tam nie, nie było już takich rzeczy, że żeby ci się dziecko za. wiesz, jakieś takie no, rzeczy. No, ona też nie była tak triggerowana, bo nie było tych wątków poruszanych, tak. e, takich z legitnością do rzeczy. Tak, to na pewno. Jeżeli dla mnie Bardziej problematyczna cały czas jest kwestia butiku, z racji, że zostały wyrażone bardzo uzasadnione wątpliwości co do legitymności tego przedsięwzięcia. I promując ją, dając jej zasięg, zwiększasz potencjalny zasięg oszustwa. I tyle. Hmm. To, to jest dla mnie największa rzecz, która powinna być uwzględniona. No, przez cloud najwidoczniej nie została. Okej, okay, trudno walka do oglądania. No, ale nie, no bo wiadomo, że oni o tym wszystkim słyszeli, po prostu ją wzięli, bo powiedzieli, że ona robi dym, sprzedaż, dym, bo mają i tak. Oczywiście, I oni po prostu tak. wiedzieli, że nie będzie sprzedawała. Nie ma o czym gadać. No, natomiast... Ludzie jej nie lubią, w sensie, no w jakichś tam kręgach ją lubią oczywiście, ale wiesz, no w tej społeczności freakfajtowej... Nie jest wilejnym, no to... którego społeczność freakfajtowa potrzebuje. Po prostu... Typiera od dwóch argumentów nie była najlepszą przeciwniczką, nic nie pokazała, walka była nudna w ogóle, nie? I... Znaczy ja nie oglądałem, znaczy, nie, chyba tej walki akurat nie widziałem na całym nie straciłeś, wydaje mi się, ale tak strzelam, że pewnie co? Na dystans ją trzymała, tak? Czy co? Nie zupełnie. Skakała, machała rękami w powietrzu, a, a Luna tylko wchodziła i robiła prawy wiatrak przez trzy rundy. Nic się tam nie działo, bardzo to taka... w ogóle. Ponadnie. No La Luna wygrała. Wtedy tak? do przodu Typiera, w ogóle bała się cokolwiek zrobić. Ona była a. przerażona, że tam stoi. Więc takie walki się niestety. Tak, swoją drogą to też ciekawe zestawienie. Że... Dziwne. Znaczy, w sensie inaczej, że no, ta typiara od tych argumentów, tak? Że wiesz, że jest zabierana do nagle świata flick fight'ów, bo zasłynęła w sumie tą jedną rzeczą. To no... też tak jakby ciekawa postać. No nie w ogóle średnie zestawienie i jakby to słabo wyszło, ale. Z rzeczy, które fajnie wyszły i mi się podobały. Mi się w ogóle podoba cała postać Marcina Najmana, w jaki sposób on aktualnie prowadzi te konferencje, że się przebiera za tych cesarzy, legionistów sobie przyprowadza, robi te dymy w taki głupi sposób, ale śmieszny i to, to jest dla mnie taka in, inna wersja Pasuta. Wiesz mm -hmm, co chodzi? Okay. Tylko, że Najman wiesz, że wyjdzie potem do klatki i dostanie w łeb, okay. i to jest jeszcze śmieszniejsze, dlatego. Okay. I to jest okej. Okay. Walka z Lizakiem, który mu wskoczył na plecy, czy z tym Adrianem ciosem, to było ciekawe i performance Najmana ja doceniam. Boro na 10, to jest mój faworyt, i to uważam, że zajebisty pomysł. Doskonale się to oglądało. I bardzo innowacyjne, z pomysłem, z klasą fajnie wyszło, naprawdę. Nie wiem, czy widziałeś ten pojedynek? E, widziałem z połowę, jak oni tam skakiwali po kolei do stagonu i on tam I ten... był emocjonujący, bo było tak. Pierwszych, pierwszych kilku typów to ten Boro punktował jak chciał, i potem przyszedł jeden facet, który go przełamał, chyba piąty czy szósty, i zasypał go takim gradem ciosów, że Bora zamroczyło, dostał trochę, i potem jak ten facet zszedł, to on już do końca miał survival, mm. że po prostu kolo go tak wiesz, nawkładał mu. Mm, I ci goście, którzy wchodzili, wiedzieli, że wchodzą na minutę, więc odpalali pełną petardę, no tak, po prostu, no, wiesz, cepelkę. No i oni mieli deal, że jak go uwalą, to wygrają, a jak go nie uwalą, to on wygra. Czyli nie, nie ma znaczenia już, wiesz, punkty, nie punkty, tylko muszą go położyć, spać, a on musi przetrwać. I. To było super. To mi się bardzo dobrze oglądało i w ogóle to. Ogólnie, że on z tymi pierwszymi, co tam widziałem, jak walczył, to nawet ofensywę też wchodził. Nie tak, było tak, bardzo że, wiesz, tam, nie, nie wiem, biegał radził. po oktagonie tak. i czas kupował, tylko rzeczywiście nawet w ofensywę tam. Świetnie się pokazał w ogóle, uważam. Więc to była świetna walka, ona mi się bardzo podobała. Spoko, były śmieszne, były te walki Najmana. Bardzo niezadowolony jestem z main eventu. Uważam w ogóle to, że Denis Załęcki dostał main event, czyli został twarzą tej edycji gali Cloud, to w ogóle on jest kontraktowany z nieporozumieniem, nie? Przy tym, co ten facet potrafi gadać, to w sensie Laluna La Luna w tej edycji klautu, a Denis Załęcki, jeżeli chodzi o potencjalną szkodliwość społeczną, w ogóle inna półka. No, nie? ale to już tam, wiesz, jakby abstrahując nawet od tego, No, już nawet układając na bok tam cały wizerunek, postać Denisa, no. no to ta walka to przecież jakiś był żart. Nieporozumienie. No, jeszcze to jego, wiesz, wyjście z klatki, jakieś kłócenie Jak się z sędziami, wiesz, że tam i on w ogóle zarzucał temu Milanczukowi, że on jest bez honoru, nie, no. Bo... gdzie ten sędzia naprawdę się starał, żeby nie doszło do tego MMA Tak. naprawdę się starał Dennis, y, było na slow -mo widać, że on miał jedną próbę faulu nieudaną, że się łokciem zamachnął no. i nie, po prostu, wiesz, Daniel nie miał głowy dostatecznie blisko i nie dostał tym łokciem, ale tam było tyle prób fauli i w ogóle no, to no, kopnięcie to już mógł dużo wcześniej to machnąć, te MMA, no. ale naprawdę to... Gdzie, wiesz, Daniela te faule było widać, że one wynikały one były instynktowne z rozpędu czyli walczy w MMA Facet mu upadł po ciosie, to po prostu z rozpędu machnął i go uderzył. przeprosił. Tam przeprosił ze... go, okej, okay, to było nie w porządku, że to zrobił, ale to był wiesz, było widać, że to było nieintencjonalne, albo jak było intencjonalne, to świetnie zamaskowane. Mhm. I ten drugi fał, którego też się tam Daniel chyba dopuścił w którymś momencie. Też nie był intencjonalny. A sorry, pan Denis Załęcki walczy w boksie, nagle znalazł się pod siatką pani i pani wyprowadził. Co za baran. I potem mm -hmm. się wywalił, jak facet do niego podchodził, siedział na dupie i machnął mu sierpem prosto w krocze. Łokciem próbował go zdzielić. W ogóle bardzo dobra decyzja Komitetu Sędziowskiego ogłoszona przez Piotra Jarosza. Że nie będą zadeklarowali, że nie będą Kancelują sędziować go. jego walki. Kancelują go. I bardzo dobrze. O Jezu, jak dobrze, że to się wydarzyło. Naprawdę. Nie, Za to, jak on się zachował, że wyszedł co... z tej klatki. Wiesz co, bo ja się tak zastanawiałem, zgoda. bo wiesz, na początku było tak z tym Denisem, że no tam, wiesz, bad boy ten, tam gromda, tak, i ogólnie robili z niego takiego zabijakę. I rzeczywiście, jak on na początku się pokazywał, no kawał chłopa, no wiesz, no. nie, tam jeszcze jakaś tam rzeczy z, z tą klubem piłkarskim i tak, tak dalej, jakieś tam historie. No więc w, pomijając jakby aspekt społeczny, no to uchodził za takiego zabijakę. No i no jest takie bumerskie słowo, no dobra. <śmiech> Zabijaka. <śmiech> Zabijaka kultaj no. tak, no. Taki tak. No i okej, okay, no i miał ten wizerunek, ale potem to strasznie topniało. Więc każdą kolejną przegraną, przegraną, z tym uszkodzonym kolanem, wychodzenie no. do kolejnej walki z uszkodzonym kolanem, jakieś takie, wiesz, tymi słabościami. Tym, że on chyba się dużo bardziej w tą influencerkę wciągnął no. i jakieś takie ży życie niż y, dalej trenowanie. Teraz też, wiesz, wychodzi i on nie będzie w MMA, on coś tam krzyczał, bo miał niedawno operację. Wiesz, jakieś takie, kurwa, takie... To jak masz takie... kontuzję, nie możesz się bić w MMA, to po co podpisu Kontrakt, a jednocześnie za, i on to używał jako argumentu, że jego przeciwnik nie ma honoru, bo on chce w MMA. podpisał kontrakt, zgodził się na zasady i niech zamknie łeb. No to jest, tak samo no, nie, wiesz, podpisał ten kontrakt, miał walczyć ze szpilką yy, i wyprowadził pięć cepów w powietrze i mu siadło kolano. To jest brak szacunku do fanów, do widzów, do federacji. Wiesz, do wszystkich. A jak jednocześnie jesteś takim sam stanie. koncept federacji też nie, że wpuszcza takiego gościa. Oczywiście, gdzie... że tak. Wiesz, no to jest, pytanie, co on im mówi? Czy on im nie mówi, tak, teraz już jest super, nie ma żadnych problemów, damy radę, damy radę? Mm. Wiesz, no nie wiadomo, nie wiadomo, jak te rozmowy wyglądają, ale to nie, nie powinno mieć miejsca i bardzo się cieszę, że jakby facet został skancelowany. Inaczej, z perspektywy, tak wiesz, moralnie i obiektywnie, jak sobie o tym rozmawiamy, z perspektywy widza. To jest pewien engagement i pewne emocje, że wiesz, masz o czym rozmawiać. Ej, Denis Załęcki robi oświadczenie na basenie, że wyzywa wszystkich od frajerów i no. wyszedł z klatki obrażony, jest o czym rozmawiać. Więc, jakby dla federacji, to jest baz, który jest dobry. Mm, więc to nie jest tak, że on nim robi tylko złą robotę, no ale co? Będą brać inny skład sędziowski na walki Załęckiego teraz, no. Nie, no to znaczy inaczej. no Ja się zastanawiam, bo oni, ja też słyszałem jakieś to. To możesz mi powiedzieć, czy to prawda, no. bo tam na TikToku, że oni coś tam podkręcali, żeby on się z ojcem bił. E, że jakiś taki że koncept. On i ojciec na dwóch jakichś. Że, tych... że jakiś koncept taki, że ten. I jeszcze chyba widziałem jakiegoś TikToka czy coś, że jego ojciec mówił, żeby mógł mu Czy coś takiego? Że tam, nie, 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 nie. Jego to... ojciec tam powiedział, że w aktualnej formie wygrałby z Denisem, ale wie, że Denis ogólnie jest lepszy. Jak jest w rytmie treningowym, to z nim wygrywa. Okay. Tak ogólnie widać, że Dawid trochę się wstydzi za syna, ale bardzo próbuje mu pomóc w Właśnie tych wywiadach. Właśnie takie wrażenie, nie? Tak, że, że coś jeżeli... tu jest nie tak, więc dlatego chciałem, żebyś tam powiedział, no, bo zawsze ja plus minus po widziałem. każdej gali, na wywiadach. Panie Dawidzie, co pan myśli o oh, zachowaniu no. syna? Oh, shit! <laughs> no, biedny, To jest tak jakby, wiesz, sensowny facet, tak jak się wypowiada i jak walczy i w ogóle i potem wychodzi. No nie wiemy, jak tam jest sensowny, wiesz, prywatnie. prywatnie oczywiście. I to, tak to jest tylko w, to wizerunek Octagon. jego, tak Octagon, jak się prezentuje, nie? wiesz, no. publicznie. Yy, to wyda, wydaje się na naprawdę sensownego faceta i zawsze wychodzi do wywiadu i mówi, no, co pan sądzi o zachowaniu Denisa? <laughs> to jest straszne. O Boże. No. Jego walka z Sararą w ogóle... No, pouciekana taka, ale taktycznie ciekawie przeprowadzona, że doprowadził do remisu, wiesz, z, mm. z zawodnikiem zawodowym, jeżeli chodzi o K1, to naprawdę szacun, gdzie Sarara, z kim on się bił na poprzedniej gali? Komuś nawkładał jakoś hardo, hardo w ogóle, wiesz, w K1, Nie chcę, chcę machnąć maknąć nie... Silva? Głupo, tak, 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 dokładnie. Tak, Silva od Sarary. Wiesz, no, Jay Silva przychodzi, wiesz, dostaje od Sarary i Dawid Załęcki robi z nim remis. Mm. Okej. Okay. Strategicznie na takim uciekanku i na odbijaniu się od siatki, przewracaniu się i różnych dziwnych rzeczach, ale ogólnie, tak by. To no, tak jak Kubiszyn i Alan mówili o K1A. Jeżeli się przewrócisz, ale nie po ciosie, to sędzia cię podnosi, możesz w ten sposób zdodżować? To jest mądre, bo walczysz mm. o punkty. No, no i tak, okej. Okay. No, w sensie wszystkie chwyty dozwolone, w tym sensie takiego korzystania z różnych możliwości na przetrwanie, wygranie. I to, co regulamin, jakby wiesz, dopuszcza no, tak To w MMA niektórzy nie przeleżą walkę czy coś, no kombinujesz jak się da, tak? Żeby po Oczywiście, prostu że tak. Masz jakby zasady i pod nie grasz. Więc to była fajna walka, tak? Ten Boro był fajny. Mm. Cieszę się, że. Może przejdźmy do Gochy i do Nikity. Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Ogólnie dzięki dyspozycji Margaret, ta walka była enjoyable do oglądania. Jest ten Margaret w ogóle? Bo To tak bym no tak na, na, teraz. No tak, na, no tak na nią mówią no czasami że To tam Gocha słyszałem. Gocha, tak. Gocha, pani Małgorzata, no i od Małgorzata masz Margaret po prostu, że taka. A, ten... Nie, jak no. zrobili ten jej Glow-up, mi się podobało na TikToku było, że taka wiesz, stara Gocha. Mhm. Gocha, Gocha trzy złote. I potem jak po tym glowapie wrzucili zdjęcie, to Pani Małgorzata 3 miliony. <grywia> to był hicior. No i na, na tej Gali, to, to, to była Pani Małgorzata 3 miliony. W ogóle wiesz, ja już po tym media treningu widziałem, że że będzie nieźle, ona to jakby salsa tańczyła człowieku, takim tanecznym krokiem bum, bum, mówi się ta, idę po ciebie Nikita weszła do tej klatki, mam wrażenie w ogóle bez cienia stresu, jak do siebie, Nikita machała nogą w powietrze, bała się coś zrobić, gocha w nią wjeżdżała, bach, bach, bach znaczy no mówmy się, no Nikita no nie, no, nie nadaje się. Do się, do tego. się nie w sensie nadaje się. Ona jest się. zbyt taka delikatna, nie tak. wiem, jak to powiedzieć. No, no tak. widać, że to nie jej klimat. No, no to, jest, to jest nie, nie jej klimat. No. I no i co? Tak, wyłączając przed nawias kwestie zdrowotne Gosi, jeżeli się okazało, że ona faktycznie spoko to znosi, to, to dla mnie ok. To znaczy, to jest ten moment, w którym. Przyjmuję tą narrację, która jest bardzo wygodnie przez Federację Freakfight'owe używana, ale powiedzmy, że ma ona dla mnie sens i chętnie teraz o niej podyskutuję, że czemu nie potraktować tego jako sposobu na to, że ona w takim razie teraz zostawi ten alkohol i My będzie was, się zaraz, Nienawidzisz się, nie Nienawidzisz ja tego, nie kurwa, tak, wiem, że tego to nie To jest mówisz. tak głupi wytrych stosowany przez... O, jest wszyscy. mądry, o Jezu, jaki on jest mądry. Tak, Tomek. że freakfighty zmieniają życie. życie. Tak, no. Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. No, tak. I jeszcze no. zawsze każda federacja potrzebuje swojej maskotki, która jest idealnym Oczywiście. przykładem tego Oczywiście. I, Oczywiście. I jest forsowana. Marta Linkiewicz jest doskonałym tak, przykładem. Tylko wiesz, to slogan zaczyna nawierać mocy z czasem. W przypadku Gochy teraz on jest taki, że no... Jakby okej, okay, no mogą polecieć na tym, że okej, okay, no widać, że to zdrowie nie jest takie złe. Mogą powiedzieć, a zobaczcie, free fighty im pomogły. W przypadku Marty, no to tam rzeczywiście, tak? Ten lifestyle było widać, że się zmienił. I im więcej wody w rzece upływa, tym większe, przyzwo tym większe przyzwolenie Federacja ma na to, żeby sobie tak mówić. Ale czy to nieprawda? Ja uważam, że to jest taki wybryk, gdzie znajdujesz sobie jednostkowy przykład z całych zestawień ludzi, których masz całego sztabu i tak dalej i, i wiesz budujesz zawodników. Tak i próbujesz to uogólnić i budować na tej zasadzie pozytywny PR Freekfightu, no gdzie wiadomo, że w finale chodzi o tą patolę, wyzywanie się i gdzieś tam między innymi o ten pojedynek w oktagonie, ale to już wiesz, bilety się sprzedają wcześniej, nie, tak. nie w momencie pojedynku. Więc yy, więc jest to po prostu dla mnie no takie dla mnie to jest pusty slogan, nie? tak dla mnie osobiście, mm. że nie twierdzę, że nie ma takich sytuacji, ale uważam, że jakby intensywność, z jaką to jest używane i koncept, w jakim to jest, jest używane... Niesmaczna. jest plus masz dużo przykładów w drugą stronę, gdzie dzięki freakfightom ludzie z uzależnieniami dostali dostęp do dużych pieniędzy i popularności, co potem wpływa tak, na nasilenie zachowań. Tak, albo jakaś taka, mówię, też patola, może nawet nie pod kątem, wiesz, używek, co zachowań, treści i tak dalej, po prostu Oczywiście. ma sposób na przetrwanie i za Arabianie. No i co? No i, i to, to też był argument, w sumie na Wardęga to sam tam podnosił kiedyś, że wiesz, że kiedyś na odpierd... w necie, no to tu nie było Dili, tutaj cię pod filmami wyzywali, no te, a teraz jesteś wtedy, wiesz, nieznienawidzoną postacią, Dokładnie. która sprzedaje pay-per-view. Dokładnie. No i co? I no. tak, że tak funkcjonuje, więc no tego argumentu nie kupuję i Wiem. też y, mam takie coś, że... Trochę mam słabą wiarę w to, co mówisz, że to mogłoby pójść dalej, nie? Czyli w ten koncept, że ona zmieni swój lifestyle, przestanie nie, pić. Raczej nie. nie sądzę, żeby to nastąpiło. Może jakaś hybryda tych zachowań, na ile to będzie możliwe, czyli tak. to, co to dostaniemy. Ja, raz... ja to chętnie rzuciłem, bo jakby z każdym słowem widziałem, jak czoło ci się coraz bardziej marszczy. No nie, bo to... <śmiech> <śmiech> nie, no bo, bo to jest wiesz, to jest taki argument, mówię, że wiesz, te federacje, ja rozumiem, że one próbują budować PR, zresztą, tak samo Muszą, jak fake, tak jak fajn tam gdzieś wychodzi też, że jakiś sportowców tam zaczyna wspierać, no trochę z się topili ale no generalnie, że jakiś tam sportowców wspiera, jakaś tam drużyna koszykarska oczywiście, była, jakaś to tam. to biznesowo ma po prostu bardzo duży sens, żeby No tak, ale uważam, że on, jakby inaczej, że oni to robią, nie wiedzą tylko o Fejmie, ale że ogólnie, wiesz, te federacje free fightowe, no bo wiedzą, idąc y, grafikami Boxella no że ich PR jest bardzo tak, nisko, nie? Tak. I teraz jakby tutaj przesunąć ten oczywiście, że tak. Ten pasek no, zobacz, dalej. Na koniec dnia siedzisz i oglądasz. Znaczy, powiem Ci tak, ja dużo. Pamiętałeś walkę Gochy z Nikitą. I, inaczej. No ale nie wspierałem tego finansowo na pewno, nie? No okay. Natomiast kwestia jest taka, że ktoś by powiedział, no dobra, ale tam rewo jesteś hipokrytą, bo przecież tam kupowałeś na jakiś fejma, tam ktoś też występował, kto był z. Tak? tak. I spoko, ale różnica jest taka, że ja rozumiem to, nie jestem jakiś wiesz, naiwny, że tak, ja rozumiem, że free fighty opierają się na patoli i tak dalej, natomiast jest taki pewien poziom, kiedy ja już nie wchodzę w to, nie? Granica... Tak jak było na, przykład na prime mhm. z kamerzystą. To tak. już nie mój rewit, nie kupowałem tego, miałem wyjątek. Więc tak samo tutaj. To był też dla mnie moment, kiedy mówię stop. Nie? Mm. Że, że to już za dużo. Te, 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 ta karta mm. walki. I mówię, tutaj już nie wydam kasy. Mm. Więc dlatego gdzieś kupowałem na jakiś fame. A czy tam kiedyś Hailik? Tak, a na nie, nie przykład tu nie kupiłem na tę edycję hmm? klauta, kupiłem gdzieś tam na poprzednią, bo byłem ciekaw, gdzieś tam edycji, no, to były zupełnie inne zestawienia, bardziej sportowe, dziwne, jakieś. Ja no, w ogóle pierwsza edycja miała fajną kartę. A tutaj, kartę. Tak, a tutaj no, widzimy w co poszli. I tak. wiesz, i najgorsze, mimo wszystko miałem tę świadomość, patrząc na tę kartę, że mówię. No to się sprzeda, no tak. Tak. Może tak, no, tak no jest to z... są tam ludzie, których ja nie chcę wspierać i tak dalej, no to się sprzeda, mówię, w dużej skali. No, no, no się... więc właśnie pytanie, co dalej z tym można zrobić? Można krytykować. No na pewno tak trzeba, właśnie... trzeba naprawić transmisję. To... No tak, od tego, od tego można by było zacząć. Ja w ogóle myślę, że pani Gosie jeszcze. Chociaż po prostu tak się zastanawiam. Bo chciałem powiedzieć, że wróci jeszcze do Oktagonu i że teraz będą ją grzać, ale w sumie nie. Normalnie się Normalnie Alkohol będzie teraz sportowym Świrem i z Martą Linkiewicz niedługo pojedynek. No, no albo no, coś dokładnie. tam nie myślą innego. Tak no hmm. no dwie, ciekawe, ciekawe dwie w którą stronę to po pójdzie. odkupieniu i zmianie stylu życia. No się no na... to jest lepszy. No, ciekawe, w którą stronę to pójdzie tak docelowo. No bo teraz masz tak, Cloud może powiedzieć: OK, to działa zajebiście, to lecimy jeszcze grubiej. Albo sobie powiedzą, okej, okay, to jest ten poziom, na którym jeszcze rząd w nas nie wjechał, a sprzedaż jest dobra, to zostajemy. Wie, że zachodzi, że to, to tu, tu jest okej. Okay. Mm. Ale w ogóle, w sumie, to, to jest taki ciek inaczej, no bo jednak, mimo wszystko, bo to już to o tym zapomnieliśmy, no ale no była ta afera z Heiligiem, zablokowaniem o. środków. I tutaj wiesz, oni wjeżdżają w takie zestawienia, mocno się nadstawiają. Jest takie nierealne, o Zainteresowanie, więc ja to mam takie wrażenie, gdzieś tam temat Cloud przecież był omawiany na jakimś posiedzeniu. Tak. Więc mam wrażenie, że to nie jest takie nierealne, te różne kroki tam podejmowane. Nie? Tak, no myślę, że następny rok bardzo dużo pokaże. Ale, ale to temat. też masz troszkę takie nastawienie, jak Bardenga, że to może być ostatni rok? Bo on tak mocny taki statement rzucił, nie? Że... Gdyby coś się wydarzyło w klatce pani Gosi, co się nie powinno wydarzyć, to, to tak, zresztą to mówiłem przed walką. Mhm. Po walce widzę, że jak ona wygrała, to się mocno nastroje uspokoiły. Okay. Że a, dobra, jednak zdrowa, no to spoko tam. Może być, ludzie powiedzieli, wiesz, że nie ma problemu. I już się znowu okno Overtona przesunęło i teraz nawet jakby kolejny raz wystąpiła, to już nie będzie takiego szumu negatywnego mhm. o to. I wydaje mi się, że Stety lub niestety, Cloud długofalowo wyjdzie na I tym na plus, że ją zaangażował. I teraz tak, z racji, że się nic nie stało, nie wiem, jakby, czy to był już wystarczający bodziec, wiesz, dla jakichś tam instytucji rządowych, żeby zacząć działania. Jest szansa, że tak. I dużo zależy od tego, co zrobi Cloud, bo jeżeli właśnie postawią sobie tu granicę i nie pójdą dalej, no to w porządku, ale jeżeli oni stwierdzą, okej, okay, to działa, jedziemy mocniej, jestem faną, fanką dymu, dymów i patologii, to, super, to jest jest tak no, zleżona powiedź, to, 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 to się tak ciągnie Używane cały czas. przeciwko niej cały no, biorąc czas. Biorąc pod uwagę, w jakim kierunku poszła federacja, no to Oczywiście. nie kłamała. Oczywiście. Mm. Więc jeżeli oni jakby będą dalej to podkręcać, to tak jak najbardziej przyszły rok może być ostatnim. Mm. Jeżeli oni nie powiedzą No bo dobra, stop. no taki, taki scenariusz, no to jakby poszli na łatwiznę, no to robienie rewanżu. Ja, Goha, tak. ten, no bo się zastanawiam po prostu, jakie tam mogliby być ciekawe zestawienie. No bo tutaj był ten ładunek emocjonalny w związku z, tam, z tym całym rozstaniem. Z Nie, no, <laughs> ja wiem, to cię internet, do tego nie, nie a, a, Może nie podpowiadajmy. Może nie. Może nie, może ten. Może bo nie. To tak... Ja myślę, że coś wymyślą i myślę, wiesz co, że zrobią tak, że jak, jak są mądrzy. Cloud Trójka. Zacznie od ogłoszenia kilku zestawień takich bardzo fancy, jakich sportowców, MO, żeby było... No ja bym było, wolał, żeby tego wrócili, żeby bo było... dla mnie to było naprawdę ciekawe. Tak, no, to było fajne, wiesz, Hajto z Bartmanem, w ogóle bardzo fajna walka, no, ciekawe, uważam. No, to było dla mnie ciekawe. To było ciekawe i od tego zaczną, wrzucą tego bardzo dużo i gdzieś pomiędzy jedną, dwie takie walki, które przeginają mocno granicę, będą mówić, no ale zobaczcie, mamy też to. Mhm. Jest, jest też to i tym będą jakby grzać. A to by oznaczało, mocniej. żeby troszkę się wycofali z tej koncepcji full patola, Tak. Myślę, że tak zrobią, bo myślę, że też zobaczyli co się dzieje i zobaczyli sprzedaż, ale nauczą się mądrzej to podawać, tak, żeby nie no ryzykować. To jest pytanie, bo jeżeli są łapczywi, to pójdą na machsa, a jeżeli no są rozgarnięci i roz zrozumieją, że to jest maraton, a nie sprint, to lepiej to rozegrają. Się okaże. No właśnie, zobaczymy. Ja myślę, że oni też pytanie, na ile sobie zdają sprawę, wiesz, co z tego, jakie ich działania mogą mieć konsekwencje dla całej branży. Na pewno o tym rozmawiają i biorą to pod uwagę. Pytanie, czy tam jest na zasadzie, dobra, jaki rząd, co wy gadacie? że Pan no, Sławek, Wielski, do... no przeżył no właśnie, zablokowanie no środków. Wie, że no, to jest no, możliwe. Mają jakieś doświadczenie. Więc że... no tutaj myślę, że bardziej prawdopodobny jest wariant, że przynajmniej na chwilę zrobią przystanek. Może jak się znowu poczują pewniej, to powiedzą, dobra, nic się nie wydarzyło. Jedziemy. A jak mocniej. to się mówi, trochę przycichnie. Trochę przycichnie, wiesz, trójka taka, ten, a czwórka znowu podkręcamy śrubę. Aczkolwiek no oni pewnie będą to forsować, no bo teraz jest cisza ze strony fejmu no to oni też na tym korzystają, nie? Stąd A ma, też... być, ma być jeszcze w tym roku? Fame? Bo wiesz, przyszłego. bo no teraz ta sprzedaż, właśnie to jest też dobry argument za tą sprzedażą, że to jest realne, no bo ta wygłodniała publika freak fightów, wiesz, mogła w to uderzyć, tak? tak. No bo, bo jednak się to Heluka taka zrobiła. Prime też siedzi cicho. Mm. Tak, Kiedy był ostatni Prime? Nie no, Prime to jakoś było, ale... Kiedy był prime? Ale ostatni. no na pewno jest luźniej na rynku niż. Jest, to, jest to jakoś tak. No. Bo był taki moment, że te gale to były co miesiąc albo nawet dwa miesiące. No tak, nie chciał gadać o tym, bo to było co chwila po prostu, wiesz, prime gala. Prime gala, C7 gala. soon to be announced. O, nie chce mi załadować postów. Yy, no nie wiadomo, na razie. Prime szóstka. Co, 20 października? Te 20. Co? To nie, bo ja widziałem jakieś. Faktycznie, 21 października, dopiero co był prime. No, no teraz Jezu, to w ogóle jakoś tak. Ja widziałem to. Nie tam, Tylko, że to tak bezecha przeszło jakoś. A, no bo ta Don Cassio księżniczka Scovera and Dambro versus Hellboy and the Bestia, Rattray versus Jeek, Policzmarzin no, tak bez... versus Głup. W sensie to, I, to, to... I to też było wiesz, w trakcie XD. tej trochę damy, nie? No, Gdzieś XD. tam jakby były jeszcze te wątki, te i to, to, to tam przeszło bezecha. Słabe kompletnie. te zestawienia. Jezu, ja mówię, o Prime nie było z 5 miesięcy. Dopiero jak włączyłem profil, no. mówię, ej tydzień temu z hakiem. No, Zapomniałem kompletnie, kompletnie. A zobacz jak, bo Cloud też zniknęła, yy, ta gala. I zobacz, jak oni tym zestawieniem gocha, Nikita w ogóle wrócili natychmiast. A oni wrzucali programy, jak była ta pandora. W sensie wiesz. I to w ogóle tam, nie żarło. Bo to nikogo nie obchodziło wtedy, no, nie? No. Jak nie miałeś postaci z tego uniwersum, że wiesz, nie, miałbyś tam dubiela, tak? No, no to by było wiadomo, mieliby Hypika, a tak to. to nikogo... Jeżeli naprawdę tak się sprzedało, jak się sprzedało, no to znaczy, że mądrze zrobili w takim razie. Pytanie długofalowe, jakie będą tego skutki. No, ale to teraz, ATS jak patrzę długodystansowo, no to ty, no to, to dobrze to dla nich wyszło. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Mm. No to tak patrząc wstecz, egoistycznie mądrze to zrobili, właśnie pytanie jak długofalowo. To zobaczy, wiesz, jak jest w tej przypowieści, że, a tam syn złamał nogę, przyszli wszyscy z wioski, mówili, o, ale masz pecha. No tak. Ale potem przechodziło wojsko, brać do wojska, no ale miał złamaną nogę. Dwie, o ale masz szczęście. No tak, wiadomo, wiesz, że nie, zawsze że to są, możesz interpretować. Natomiast, no mam nadzieję... Że po pierwsze, żeby jakiś pozytywny wariant był, bardziej wrócą do sportowych zestawień na trójce. Myślę, że Przede tak. Przede wszystkim naprawią pay per view. Oby. Jak, jak, jak usłyszę od nich statement, że będzie to obsługiwała inna firma, to można zaryzykuje i kupię, pomimo jakby, mm. jeżeli taka firma Jeżeli będzie normalna, zestawienie jakby... Tak, jakieś żadne. nie będzie mm. tam patolizmu, to sobie nawet kupię pay per view i dam im szansę. Tutaj się okazuje, że dobrze, że zrobiłem przerwę już niezależnie z jakiego powodu. Tak. I no i że przede wszystkim będą to mieli dłuższą perspektywę i troszkę będą też rozumieli całość tego ekosystemu freakfightowego, no. a nie będą patrzeć tak egoistycznie na swoje wyniki tylko, nie? Zobaczymy. No. Czas pokaże. Czas nam pokazuje też godzinę 40. Strasznie się dzisiaj rozgadujemy. W ogóle my dwa wątki dopiero przelecieliśmy. No bo ja w bokseru tak odpaliłem i chyba Ale dlatego. Ale to było, tam... jakie to piękne było. A jak się ładnie odpaliłeś na to zdanie, że free pomagają, mm. ratują życie. Ja za każdym razem, nawet jak ty to przytaczasz, teraz to w głowie takie nie no błagam. Bardzo dobrze. Ktoś to wierzy. No. Okej, okay, to możemy dwa kolejne tematy. One... Też można by je bardzo obszernie omówić, ale może spróbujmy się, nie wiem, w 2.20 zamknąć. Ale to dwa mamy Kubę w w Wontora chyba omawialiśmy tak pokrótce, czy nie? Gdzieś tam był było. Ja o niego zahaczałem. A nie, faktycznie był. U niego Przy omawialiśmy, Bogdzelu, tak naprawdę zostało tylko z tą dziewczyną, nie? Przy no dobra, to ja nakreślę. no. To ja nakreślę w takim razie. alright. Mamy sytuację, w której dziewczyna imieniem Ola nagrywa 40-minutowy film na YouTube, taki w formie gadająca głowa, po prostu z kilkoma screenami dosłownie z konwersacji, i w dużym skrócie przedstawia tam historię. Yy. Przedstawia historię tak dotyczącą jej, jak miała 17 lat. No i jak miała te 17 lat, to prawda, udała się do klubu ze znajomymi, tam spotkała znanego aktora, którym była bardzo zafascynowana i bardzo lubiła postać, w którą grał i w ogóle miała o nim bardzo dobre zdanie. Ten aktor postawił jej, tam jej przyjaciołom chyba jakieś szoty, jakiś alkohol. Była sytuacja taka dziwna, że ona chciała sięgnąć po innego szota, czy ktoś chciał po tego jej sięgnąć. I ten aktor powiedział, nie, 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 to jest dla Oli, i ona wypiła tego szota, i 15-20 minut później, no, zaczęła czuć się bardzo słabo, zakręciło jej się w głowie i urwał jej się film. A potem miała tylko bardzo pojedyncze przebłyski, i wie też trochę rzeczy, no, na bazie relacji swoich znajomych. Najprawdopodobniej, e, ktoś jej dosypał do tego szota tak zwaną pigułkę gwałtu, czyli. Środek chemiczny, tam jest kilka rodzajów tego, jak się w ogóle dowiedzieliśmy. Bardzo taką obszerną stronę w tym temacie ma akcja Sex Ed, że ma, ma bardzo edukacyjnie się dowiedzieć w ogóle, że to nie jest jedna substancja, tylko to mogą być różne substancje. One w różny sposób działają, po trochę różnym czasie się aktywują, yy, objawy się delikatnie różnią. W każdym razie no, do, dodali jej czegoś do tego szota. W związku z tym się poczuła bardzo słabo i miała tylko przebłyski, z których twierdzi, że pamięta. No, że po prostu pomiędzy nią a tym aktorem w Łazience klubowej doszło do jakichś czynności. No nie, tak, że klęczała, że i klęczała. Tyle w tym nie wie, a nie wie czy coś więcej. Dokładnie. I teraz tak. Jej znajomi byli świadkami tego, jak klęczy w łazience przed tym facetem, ale wtedy, kiedy ich znaleźli, to akurat nic się nie działo. I ten facet na SMS-ach, jak później do niego pisała, no to też twierdził, że nie, nie, do niczego nie doszło. Znaczy, między innymi. Ona tam pyta, znaczy inaczej, to mi się wydaje, że tam w tej historii to chyba bardziej było coś takiego, że. Ona go pytała, czy ma brać tabletkę po, bo tak. do tego stopnia była zaniepokojona i nie do tego stopnia nie kontaktowała w dalszej części tego zdarzenia, że no, nie wiedziała, czy nie jest w ciąży. W Dokładnie. Nie? Dokładnie. I, ale on wszystkie mówił, nie, nie, do niczego nie doszło, tylko rozmawialiśmy i w ogóle. Mhm. I bardzo mocno zaprzeczył, i ona próbowała pójść z tym na policję, ale dowiedziała się, że ma niewystarczające dowody. Trochę takich personalnych, niepotrzebnych uwag usłyszała, o których też wspomniała na filmie: typu A, to nie jest tak, że się mścisz teraz, czy no bez dowodów, a może jesteś zazdrosna, a może hmm. coś tam, tak? Ym... No, no i finalnie stwierdziła, że no, trochę nie ma co z tym zrobić, a ja ostatnio były takie wydarzenia, a nie inne, więc opowie po prostu swoją historię na YouTubie. No i niby nie podała w żaden sposób imienia i nazwiska chodzi? tego pana, ale dała na tyle dużo wskazówek, że to trochę oczywiste o kogo chodzi, tak? Czyli... Podała w opisie taką informację, że ma teraz 19 plus lat, no i to nakierowało, prawda, na serial 19 plus Ja tutaj plus. powiem, że mnie nie nakierowało, bo nie oglądam telewizji, nie wiedziałem, że jest taki serial. Nie początkowo też, ale zjechałem w komentarze na no szczęście. No właśnie, tak? Na szczęście byli ludzie. Mm, Więc to, no i ludzie połączyli, że jak mówiła o panu i, bo pan i mówiła o tym mężczyźnie, no to. Jest jedna znana postać, której imię zaczyna się na I w tym serialu i to jest postać Irka i gra pan Benjamin Andrzejewski. No więc ludzie połączyli, okej, okay, dobra, to na pewno o niego chodzi w takim razie. Szczególnie, że taki influencer, można go nazwać, o pseudonimie Psychotrop, jakiś czas temu w ogóle wrzucał jakąś swoją akcję... Yy, gdzie właśnie namierzył, że pan Beniamin, Andrzejewski jest jakiejś bardzo młodej dziewczyny, wysyłał takie filmiki na Insta Stories, na Instagramie w sensie w prywatnej wiadomości, że ją zapraszał na hotel. I ta mm. dziewczyna tam była na pewno niepełnoletnia, nie chcę skłamać. Myślę, że tam to chodziło o to, że ona miała 15-16 lat, nie? Mm. czy coś takiego. No i jakby ten psychotrop to wrzucał, no i ludzie skojarzyli, Ej. W ogóle była już taka akcja z tym facetem i tam było potwierdzone, że było widać, że z jego konta na Instagramie. Nawet nie był screen, tylko był telefon nagrany innym telefonem, że było widać jak na konwersacji mhm. wchodzi, włącza wideo, że wysłał takie zaproszenie. Nie był jakoś tam nachalny, jak ona napisała, że nie jest zainteresowana, to się wycofał. No ale takie zaproszenie wystosował, to ludzie skleili, a okej. Okay. Są jakieś tam poszlaki poszlaki, i gdzieś jeszcze ta dziewczyna też w tym filmie znalazła tu jakieś komentarze gdzieś na TikToku, na YouTubie, coś. Taki podobny zabieg trochę jak. Nie pamiętam, kto to zrobił. Ktoś to zrobił w jakimś filmie. Któraś z dziewczyn, która nagrywała materiały. Nie. Chłopak, który informował o nadużyciach ze strony SKKF-a. Mm. Wrzucił tam tweety też u osób jakichś poznajdował, które się zgłaszały, że no, a SKKF przecież. No i wrzuciła to, zebrała do kupy, no i tak niby go nie oskarżyła wprost, no ale mm. internet działa tak, jak działa i, i po prostu poszło w jego stronę. Na ten moment on zmienił profil na prywatny. Nawet nie wiem, czy jakoś się odniósł, bo od trzech dni czekam na zaakceptowanie, ale nie, nie akceptuję nowych obserwujących. Jak patrzyłem, to żadnych artykułów na ten temat nie ma. Ja to poruszyłem u siebie w odcinku. Bardziej w sumie skupiając się na prewencji, no bo stwierdziłem, że ok, jeżeli dziewczyna nie ma dowodów i przedstawiła ja wszystko, co ma, to na bazie tego nie można powiedzieć, czy, czy, czy hmm. facet to zrobił, czy nie zrobił. Niezależnie od tego, jak możemy ocenić wiarygodność tej jej historii. Natomiast tam opowiedziałem trochę, wiesz, o tym. Co trzeba zrobić, jak podejrzewamy coś takiego, i to może jakby tutaj też warto powtórzyć. Ja w ogóle o tym też nie wiedziałem. Też się dowiedziałem z tej strony Sex Ed, że zajebiście istotny jest czas. Że te substancje są często wykrywalne do 12 godzin w moczu, a we krwi do 8. Czyli o północy ktoś ci dosypuje, do czwartej cię to może trzymać, a do ósmej tylko jest wykrywalne we krwi. To jest stara masakra. Z... To jest, znaczy... Pewnie dlatego... No biorąc pod uwagę sam z zjazd po tym, no to zanim się odskniesz, to... Oczywiście, a wiesz, jak za dużo jeszcze pijesz na tej imprezie, to jest bardzo duża szansa, że ktoś powie, a za dużo wypiła. Wiesz, mhm. co chodzi? To jest tak... Kurwa, prytne, diabelskie, że mm. można coś takiego wrzucić, że jest tak ciężko z wykryciem tego, że tak bardzo przypomina to stan upojenia alkoholowego, bardzo mocnego, albo wiesz, zażycie jakiegoś narkotyku, wiesz, jesteś gdzieś na imprezie, w klubie, zobaczą cię nawet znajomi, powiedzą, a może ktoś coś jej dał, wiesz, gdzieś wciągnęła, zapaliła coś, jakiś dopalacz, mm -hmm. nie wiadomo. Więc y, to jest masakra i dojście do wniosku, ej, a była chyba taka sytuacja, że ktoś mógł mi czegoś dosypać i pójście na test... Często może ci przyjść ta refleksja za, no za późno, późno tak. kiedy to już jest niewykrywalne, więc to jest przerażające, że coś takiego w ogóle istnieje, dlatego ja to podkreśliłem u siebie. Chociaż co ciekawe, są te takie testy, które do dwóch lat chyba wykrywają z włosa, tylko one są drogie, tam pod tysiala kosztują. To jest to. Nie wiem, jaka jest ich skuteczność. To też jest informacja ze strony SexEd, hmm. gdzie merytorycznie z tego, co tam się orientowamy, no to oni nieźli są, naprawdę, jeżeli chodzi o te kwestie. Hmm. No i trochę. Nie wiadomo, co z tą sytuacją zrobić tak naprawdę. Bo wiesz, z jednej strony masz bardzo poważne oskarżenie, więc wy wycelowane w konkretną osobę. Więc można by powiedzieć, ej, no to fajnie by było, jakby facet się odniósł, szczególnie, że gdzieś były też jakieś inne niepokojące sytuacje. Z drugiej strony w sumie zero dowodów, więc dlaczego mielibyśmy tej osobie zaufać. I wiesz, były sytuacje, gdzie się okazało, że ktoś coś mówił i to było legit. Były sytuacje również podczas Pandory, że ktoś coś rzucał i się okazało, że to było zmanipulowane albo nawet nieprawdziwe. Były, wiesz, ktoś tam próbował Marcinowi Dubielowi kręcić, rzucając jakieś zdjęcia siniaków, że Dubiel, za to co mi zrobiłeś, zniszczyłeś mi życie, wiesz, tu jakieś siniaki na rękach, przypomnij sobie. Okazało się, że to był fake. Że ktoś to wiesz, rzucił na jakieś anonimowe konto, a to były obrazki z Pinteresta. I prawda jest taka, że nie wiemy. I to jest trochę taka patowa sytuacja, że z jednej strony mówisz, wspierajmy ofiarę. Z drugiej, nie możesz kogoś osądzić na podstawie takich no dowodów. Tak, tak, no. no. Ciekawy case, żeby sobie podyskutować. Czy znaczy, mi się tym. wydaje, że ta dziewczyna wrzucając to i przyjmując taką formę, chyba sama sobie zdawała sprawę, że w tym momencie już się nie da z tym nic więcej zrobić i chyba ona też to bardziej tak w formie przestrogi wrzuciła niż na zasadzie próby wyegzekwowania jakichś konsekwencji. Tak, tak. mi się wydaje, bo. No wiadomo, że jeżeli chcesz kogoś przed kimś przestrzec, no to mówisz konkretnie o kogo chodzi. Tak. No a jeżeli używasz jakiejś bardziej, skupiasz się na samej historii, no to, no to po prostu chcesz ostrzec przed samym zjawiskiem. No i wydaje mi się, że, że to bardziej było jej celem, więc też pytanie, czy wiesz, wrzucanie się w taką rolę, że ja teraz będę egzekwował statementy jakieś i, i tak dalej. Nie, nie, zupełnie to nie. Ba bardziej uważam, pytanie że zadałem. Jest problematyczne bardzo, no. no bo ona sama jakby do tego nie dążyła. Tak. No, nie? no więc. Tak jakby jako osoba z boku, no też nie bardzo możesz to gdzieś tam zrobić, tak mi się wydaje. Natomiast wiesz, te, te, te rzeczy, które ona opisywała, jak była pod wpływem tej substancji, że, że jakby opowiadała, że była jakby, że z tego co pamięta, no to, że łatwo było ją do wszystkiego nakłonić, tak. nie? Że taka jest jakby uległa w tym sensie, nie? Że, że bardzo mocno działa sugestia. Tak. Mówiła też, że ten gość już niezależnie kim tam był, tak? czy tym, czy innym, zakładając jakby całą ich historię jako, jako prawdziwą, też, że czekał ileś czasu mhm. i że prawdopodobnie trochę źle wymierzył z tym tak. zaproszeniem w cudzysłowie zaproszeniem do Kibla, bo ona jeszcze część rzeczy pamiętała, a tak. prawdopodobnie ma to być taki scenariusz, że nie pamięta, nie? tylko że jest na sali. No też a na potem... każdego substancje działają inaczej. Tak, nie? ale Więc... no sam fakt, że wiesz, na przykład ileś tam czeka, no to też świadczy o tym, że ta osoba yy, no, miała jakieś doświadczenie w temacie, nie, że to no nie była, można podejrzewać, że nie była to jednorazowa tak, sytuacja. Tak, tak, że to sugeruje, że tego mogło być więcej, skoro mm. wiesz, jakby jest taka zimna krew, że coś komuś w ogóle dosypujesz, no. to już... Abstrahując od w ogóle tego niebezpieczeństwa i wszystkiego Jezus. całego konceptu. Ogóle, to wiesz, że masz stary, taką zimną jesteś, krew, jesteś, czekasz jesteś na imprezie, ileś czasu. Upatrujesz sobie kogoś, stawiasz drinka, wsypujesz coś, jakiejś dziewczynie, wiesz, że jej robisz traumę, krzywdę. Ale w ogóle wiesz czekasz, ileś czasu patrzysz. O, chyba już, nie? I ten no, psychopatą trzeba być, tak szczerze. Stary, To jest przerażające w no. ogóle. Nie, nie, nie kumam tego. To jest w ogóle, jak sobie wyobrażam, koncept tego, że ktoś to właśnie planuje, nie, no to bierze jest... to, dosypuje, ogarnia, zaciąga kogoś w no takim intencją, stanie. Nie? Z, tą z tą intencją, żeby potem uprawiać, nie wiem, pewnie parodię bardziej niż zupełnie szczerze, z osobą w takim stanie i że to ci daje przyjemność i satysfakcję i czujesz się z tym dobrze, do tego stopnia, że chcesz to powtarzać. Rzeczy na tak wielu płaszczyznach to jest. Tak, popierdane. Może to głupie pytanie, ale to ogólnie no podchodzi pod gwałt, nie? No, opór. No. no, jak najbardziej. No, bo to... Oczywiście. Wiesz, no bo tu chodziło mi o to, że no tak, no bo to podajesz tam substancje i tak dalej. No bo. Doprowadzasz i w teorii, do nieprzytomności i w i braku jest, możliwości nie używasz obrony. siły. No. Używasz, bo wprowadzasz bez wiedzy drugiej osoby substancje do jej organizmu. No tak, no w chodziło mi o siłę fizyczną, tak. nie? Że w teorii, to jak ktoś patrzy z boku, no to to jest jakby. No... Odurzasz ją. To takie, wiesz, jakbyś chloroformem komuś wiesz, mhm. przyłożył. U, osoba idzie spać, ty w tym czasie robisz, wiesz, co, co, co chciałeś zrobić. No, to też to robisz bez wiedzy tej osoby i. I tyle. No nie, no to, to, to jest masakra. I no to mówię, no to trzeba być totalnie jakimś psycholem, tak totalnie. uważam, bo całe zaplanowanie tego, wiesz, wnoszenie tej substancji, cały koncept, wiesz, ten taki element skradania, wiesz, tak żeby ktoś nie widział, pilnowanie, żeby to wypił, odczekanie ileś czasu, no i potem też jakieś, wiesz, kombinowanie jak to zrobić, żeby wyglądało legitnie i tak dalej, no uważam, że to jest totalnie popierdolone. Tak. I uważam, że no, tacy ludzie to z całą surowością powinni Nie, no, być traktowani, tak. bo to są ludzie niebezpieczni dla społeczeństwa. No. Oczywiście, że tak. Nie, no, to jest masakryczne. A to, że to jest tak ciężko wykrywalne, hmm? tak łatwo jest pomylić symptomy tego, po prostu z przedawkowaniem alkoholu albo z zażyciem po prostu jakiejś innej substancji na imprezie. To, że tak łatwo jest kogoś gaslightingować, że powiedzieć, nie no, wydaje ci się, byłaś strasznie pijana, źle się czułaś, no tam, wiesz, tam był jesteś ten ta wątek, głupka zrobić bo Tam był osobie. trochę ten wątek, już nie no. wiem nawet, że jak ona tam, nie wiem, czy ona się sprawnik, czy na policji była, już nie pamiętam, ale był ten wątek, o którym wspominałeś, no. że tam, a może chciałaś, a może się mścisz, a może coś tam, Totalnie, to, to, to no. było. Natomiast y, ona opowiadała też o tym, że ta osoba y, zaczynała jej opowiadać, że tam na tym planie filmowym o jakichś bliższych relacjach z jakimiś innymi kobietami z planu filmowego hmm. i że też dla niej to było takie, trochę lampka jej się zapaliła, że wiesz, ale niesamowite było to do czego też wcześniej nawiązywaliśmy, że ona żyła wyobrażeniem tej postaci z serialu. Tak, to yy, przy Gonciarzu o tym mówiliśmy. Tak, że i że, dziewczynę... że mówię, no. że wrócimy do tego, że ona no. żyła wyobrażeniem postaci z serialu i tak. to, z czym się zderzyła, tak bardzo jej nie pasowało do tego, co słyszała, co się działo no. i tak dalej. Już nawet nie mówię o dosypaniu, no. tylko o samej rozmowie i, i podejściu tej osoby, gwiazdorzeniu, o czym też no. mówiła. I i wiesz, i to jest niesamowite, nie? Jak ludzie do takiego do, do jakiego stopnia są w stanie łyknąć takich wizerunek. Taki wizerunek. No. Ja pamiętam kiedyś też był taki przykład, z tego chyba potem wszedł zakaz w ogóle takich, tego zachowania, bo pamiętam był kiedyś yy, gościu, który wem jak miłość, grał lekarza. I on potem reklamował leki. Też normalnie ubrany no i tak. Tak, bo się ludziom kojarzy, że przecież to tak, lekarz. no przecież to lekarz, nie? A to szczególnie gdzieś <laughs> tam starszym osobom i tak dalej. No I... przecież... I chyba potem wszedł jakiś taki zakaz. I geniusz że... marketingu to musiał wymyślić tak To wiesz, to dawno było, nie? To, to dawno, tego. dawno temu było, ale pamiętam, że chyba potem jakiś zakaz wszedł, że aktorzy, którzy tam wiesz, jakąś rolę grają, ale nie są lekarzami i nie tak mogą. dalej, że nie mogą reklamować. Bo tego za bardzo typu zaufanie społeczne. No tak. I też pamiętam, że była jakaś taka historia, gdzieś słyszałem chyba w jakimś podcaście czy w jakimś takim wywiadzie, że któryś z aktorów też mówił, że gra lekarza i jakieś starsze panie do niego podchodzą na ulicy i go pytają o jakieś rzeczy związane z medycyną, I czy by coś doradził, nie? że ludzie Cudowne. tak łykają, to tak. Tak. I ciekawe jest też to, że tu mówimy o starszych osobach, a tutaj o młodej dziewczynie. I że jakby mechanizm jest taki kur... sam. nie ma reguły. No tak, no, że myślę, mechanizm że nie jest reguły. ten sam. Nie? Tam no. samo u Gąciarza mówiliśmy o no, dziewczynach tak. tam 20 parę, nie? Tak. No to, że to nie ma, wiesz, nie ma jakby zasady. No. Więc znowu no, jest to niesamowite, że to tak mocno działa i że tak. musi się jakaś totalnie jakaś po... sytuacja wydarzyć żeby ludziom się oczy otworzyły nagle, że ej on nie jest taki sam, ej on jest dziwny. No, to takie jest, szczególnie wiesz, że jeżeli jesteśmy taką osobą, yy, która jeszcze jest zafascynowana wyjątkowo kimś, bo ona była zafascynowana. To wiesz, widzimy czyjąś pozycję społeczną, może taka trochę, wiesz, zasada autorytetu działa. Warszawa Postrzeg... też często mówi, że popularność jest takim jest, nie? Jest, jest, jest. Zresztą wiesz, no, wielokrotnie jakieś różnorakie badania naukowe pokazywały, jak mocne autorytety mają na nas wpływ i jacy się robimy głupi po prostu w obliczu tego... Znasz na pewno, nie, nie pamiętam nazwy w tym momencie wiesz, naukowca, który to przeprowadzał, zawsze te eksperymenty są no. nazwami, tych nazwiskami naukowców podpisywane. Ten z badaniem wpływu autorytetu, że wcielali się ludzie w egzaminatorów i mieli razić prądem A, no, słyszamy, i druga no. osoba tam po drugiej stronie szyby odpowiadała na pytania i egzaminator mówił, proszę... Proszę kontynuować, nie włączyłem jakiejś funkcji, musiał ten. Te. E... Apple. Tak, ta technologia. E... I co? No i tak mieli, jakby wściekli się w egzaminatorów, niby przesłuchiwali osoby po drugiej stronie, no i tam razili prądem jakieś takie wartości tego prądu, już były. Słyszeli jakieś agonalne krzyki, o to, że chcą przerwać eksperyment. A wiesz, chłop w Kitlu, lekarz mówił, proszę kontynuować, eksperyment tego wymaga. Ta osoba się na to zgodziła, proszę dalej. I stary, tam, wiesz, 80% ludzi jechało dalej. Mm. Tak mocna była siła autorytetu. No niesamowite i przerażające jednocześnie, wiesz, jak łatwo można tego nadużyć. I no taki. No, histor... Kolejny taki zestaw do manipulacji, nie? No, no to, to koń... często koniec... tak sobie teraz gadamy o tych rzeczach, tak. takich, wiesz, jak to, jak to można interpretować i różne zachowania, jaki wizerunek w internecie ma wpływ na to, jak ludzie postrzegają nawet w realu, potem wiesz, dane osoby. Tak. I nie wiem, no. Ale dla mnie to jest cały czas coś takiego, że dla mnie to jest taki inny świat, no. W mm. sensie takim, że no, może właśnie też dlatego, że działam w tej branży i mam takie. Więcej widzisz. Tak, takie, że, że dla, mnie to jakby jest, no, jakby dla mnie to jest logiczne. Nawet na streamie pamiętam o tym, mówiłem ludziom, że dla, jakby dla waszego bezpieczeństwa. Zakładajcie, że ta osoba, którą widzicie przed kamerą, nie jest taka. Mówię, mm. W sensie jasne, czasem się pomylicie w tym jednym przypadku, ale w 99 będziecie mieli rację i będziecie w jakikolwiek tam sposób bezpieczni, już niezależnie od tak. sytuacji, czy po prostu się nie zawiedziecie, czy, czy A, cokolwiek. Że jest to jest po prostu część jej osobowości, którą chce, żebyście zobaczyli, albo nawet nie. Tak, albo to może być totalnie I wyspór. że naprawdę, jak już z różnych tych dróg, jakby ktoś chciał generalizować, że mieć prości w życiu, to lepiej w tę stronę niż tego zaufania. A, Serio, ja oczywiście. tak uważam. Bo. Ale no, ludzie tak nie działają niestety. Jesteśmy naiwni, jesteśmy ufni, chcemy wierzyć w to, co no, widzimy. No też ludzie szukają autorytetu, szukają no. wiesz, jakiejś tam inspiracji, oceniają, nie potrafią oddzielić dzieła od autora, i to niestety potem się wszystko tak, wiesz, mota w tym takim jednym wielkim kotle w głowie, gdzie tworzy się ostatecznie wrażenie jakiejś osoby. Tak. Aczkolwiek, ktoś tak jak to powiedziałem, to wszystko, to ktoś tam na czacie pamiętam, napisał, że a ja nie wiem, czy ci wierzysz, ci wiesz, jakby załapując no, ten motyw, ja mówię: tak. O, i bardzo dobrze, kurde, O to no. chodzi, o te takie ograniczone zaufanie y, co do tego, co się dzieje, w jak... jakąś taką weryfikację i chłodne spojrzenie. Natomiast nie zmienia to faktu, że ludzie są emocjonalnymi zwierzami. No tak. i tutaj też to mocno odgrywa. Nie? W serialu grasz jakąś słodką postać. No, i potem dziewczyna, która cię spotyka w klubie, ma wrażenie, że jesteś taki chłopak. wierzyć, że jesteś tą osobą. Tak, wierzyć, i, jesteś i czekasz, bo odgrywał te role, nie? No, tak jesteś najgorszym skarbem można być, żeby wiesz, wykorzystywać to i odgrywać te role na potrzeby jakichś tam swoich zachcianek Oczywiście. czy uzyskanie jakichś korzyści, a wiesz, Oczywiście. Już totalnie, będąc dalej... wiesz, zresztą, to nie tylko randomowi ludzie, ale też są nawet kwestie na przykład wyroków w sądach, że y, gdzieś widziałem jakieś takie badanie, to akur akurat było. Nie wiem, czy powielać, bo tak teraz się zastanawiam, że źródło nie jest jakoś no niesamowicie. Masz gimper, badanie działowe jest... No może trochę tak. Dobra, okej, okay. to powiem, żeby mieć na to filtr. To było na jakimś retpilowym kanale, ok, hmm. więc miejmy Dobra. filtr na to, że interpretacja badania mogła zostać w jakiś sposób podkoloryzowana przez osoby o wyjątkowo mocnych poglądach, ale tam ziomek przedstawiał jakieś statystyki, że. Za te same przestępstwa, często na przykład kobiety są karane, szczególnie młode, na przykład atrakcyjne, są karane o wiele lżej niż mężczyźni. Mhm. Że wiesz, facet coś tam nakradnie, pobije, kogoś zrobi to, 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 tamto, średnio mężczyźni dostają, wiesz, dużo mhm. wyższe wyroki niż kobiety. I nie dziwi mnie to absolutnie, jak usłyszałem tę statystykę, bo my jako ludzie, tak jak mówisz, często ulegamy wizerunkowi, emocjom. Wiesz, widzisz, Chłopa 40-letniego, 100 kilo, morda taka, że widać, że no, no, właśnie, że nie twarz, tylko morda. Stoi taka gęba przed tobą, mówisz, pobi słyszysz, pobił człowieka. Patrzysz o na lat. niego, <laughs> mówisz, co 100 lat, do więzienia, kamieniołomy, nie? Od razu. No to jakaś babka, żartujesz. 50 kilo, przychodzi, coś tam Stoi, podpierdoliła. Stoi taka blondyneczka, mówi, no tak, ale tutaj ten, bo ja się spieszyłam, do domu, no. do dzieci, to tam, to patrzysz, no. mówisz, nie, no, gdzie taki okruszek miałby kogoś pobić. No, Wiesz, strasznie ktoś. łatwo jest temu ulec i jakby ogólnie to ma sens dla naszego mózgu, że my umiemy interpretować w ten sposób, bo to często pozwala nam na szybką analizę sytuacji i wiarygodno wiarygodności czegoś, no ale potrafi też przysłonić obraz, nie? No to I... tak samo, wiesz, jak atrakcyjność wpływa na to, jak ludzie funkcjonują, tak. nie? Że, że też łatwiej coś im tam załatwić i tak. wiesz, tu mówię obu płci, nie? że w zależności tam być Oczywiście. Kierunku. I to Przystojny, dobrze wyglądający facet, albo atrakcyjna dziewczyna w ogóle, wiesz. Tak, i no. rzeczywiście to potem wpływa. Zresztą no, tam w internecie też widzimy, że ludzie są w stanie wybić się na tym, nie? w sensie tak. na po prostu takim good looking, tak. Cały, tak. cały całościowy, wiesz, no. i kręcić na tym jakiś kontent i rzeczywiście tak funkcjonować, więc. Nie no no jest jakąś tak... taką umiejętnością, to co cały czas mówię, wiesz, czy, czy o takim odkładaniu emocji, patrzeniu na treść i tak samo tutaj zdejmowania to tej jest otoczki. Trudne. Ale to jest bardzo to jest trudne. trudne no. ty, ty jesteś w ogóle bardzo taką, wiesz, mam wrażenie, chłodno i logicznie myślącą osobą, ale niewiele osób tak ma. I powiem ci, że Ech. nawet ja, jak siedzę, wiesz, w tym internecie 12 lat, robię to i obserwuję i znam te wszystkie mechanizmy, tak jak u Boxdelu, Przy Boxdelu no tak, nawet tak, tak, Ja znam te wszystkie mechanizmy, widzę to, a i tak się czasami łapie. I tak się czasami na to łapie. No bo to jest to, to kur... tego, że tak samo w tej książce jest to opisane, że tak naprawdę gdybyś chciał totalnie nie ulegać tym różnym technikom manipulacji, one są tak podstawowe, zakorzenione w nas, na przykład jak zasada wdzięczności, że jak tak. coś dostajesz, to chcesz oddać. I to jest też bardzo często wykorzystywane w marketingu, że Musiałbyś stać się totalnie społeczną osobą. Tak. Gdybyś chciał tak totalnie się wyrwać z tego systemu, to są to tak zakorzenione mechanizmy, że musiałbyś być totalnie społecznym takim, e, no praktycznie odludkiem, nie Wiesz no. o co mi chodzi, nie? Tak. Że, że, że gościem, który totalnie poza tym całym systemem społecznym żyje. No, no a tak się nie da, no bo to też nie o to chodzi. Nie w życiu. Da się. Oczywiście. No. Więc jedyne co ci pozostaje to wiesz, jest taki bardzo mocny filtr i wiadomo no gdzieś tam wśród osób bliskich zdejmujesz go, tak? Nie, nie, nie wiesz, no, nie żyjesz w ten sposób, że wszystko tak analizujesz, ale no gdzieś tam działając z ludźmi, których nie znasz, o których coś tam słyszałeś, coś ten, no jednak uważam, że warto to załączać. Mieć wątpliwość, jak rapował Łona, bardzo dobry kawałek w ogóle. Łona i Weber, miej wątpliwość, polecam. Yy, miał też kawałki takie typu Patrz trochę szerzej. O, to słyszałem. Tak, nazywał, to, to z tak? tego słyszałem. Bo u tak on na patrz trochę i patrz trochę wężej, tak, to, tak, to było nawiązanie. No, tak, tak więc miej wątpliwość, patrz trochę szerzej. To są bardzo dobre utwory, takie, które mogą spuentować tą dzisiejszą rozmowę, bo dużo dzisiaj mam wrażenie, do tego wracaliśmy. Tak, tylko to, z różnych kierunków. Tak, zmysł no. krytyczny, miejcie wątpliwość. Patrzcie A najlepsze szerzej. jest to, że my nie mamy takiego Łączcie scenariusza kropki. w sumie, nie? Wiesz, to spisujemy jakoś temat jeszcze. Wiesz, A taki chwilę. flow czasami wchodzi. Tak, no, ale tak gdzieś tam się pojawia taki motyw przewodni, ale to nie jest tak, że to planujemy, tylko tak. Tak, nie raczej, na, raczej na spontanie. Mm. Ale to są, wiesz, często takie rozmowy o rzeczach trudnych to zakończę może trochę memiczną historią. Mm. Moja była dziewczyna mm, opowiedziała mi kiedyś o niezręcznych konwersacjach ze swoją starszą sąsiadką. I złapała się na tym, że jest jeden pewien fajny wytrych, którego, że jak nie wie, co jej odpowiadać, to odpowiada jednym zdaniem, które fajnie zamyka rozmowę. Każda osoba się na to łapie. Jest to świetny motyw podsumowujący każdą dyskusję na trudny temat i ludzie niesamowicie chętnie przytakują i biorą to za coś mądrego. I zaczęła jej na każdą taką historię, a tu jej coś boli, a tu coś się stało, a tu syn, a tu to, a tu zakupy, to to. Zaczęła jej odpowiadać, no, trzeba uważać. I jak mi opowiadała te gadki, o czym ta babcia, to nie mówi, a ona, no, ma pani rację, trzeba uważać. No, no tak, dziecko, trzeba uważać. I stary... Jak wrzucisz sobie filtr na to, ile razy jak rozmawiasz z ludźmi o trudnych rzeczach, jak yy, strasznie fajnie te słowa co mówił, no tutaj wiesz, tutaj się okazało, że facet jej dosypał w klubie coś do drinka. No no, trzeba uważać. Że... Szczególnie, że ludzie lubią w takich smoltokach gadać o negatywnych rzeczach. Tak, nie wiesz, to tak. bardziej się No, czasem... Boxel tutaj zobaczcie, okazało się, że zmanipulował. zmanipulował. No, 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 trzeba uważać. To jest taki stary wytrych. Jesteś w stanie podsumować każdy temat, zwrotem trzeba uważać. I ja zacząłem się świadomie łapać na tym, jak często przy takich smoltokach, na przykład na siłowni, jak zaczynasz z z zaczyna się jakaś gadka na zasadzie. No, bo mój brat miał coś takiego, zdiagnozowali mu tu popatrzcie, a wydawało mu się, że to nic groźnego, coś tam gadka mm -hmm. gadka. I w końcu któraś osoba w kółeczku mówi, no trzeba uważać. Kocham to. I wszyscy ubie... tak, no i się tak, I Wszyscy się... przytakują. No no, to zawsze to się zgadza. No, no to pole. Nie? No to tak. jest taki klasyk też na, na imprezach właśnie, gdzie siedzicie przy alkoholu, rodzinny stój i no faktycznie, no trzeba uważać. Nie macie pomysłu, co powiedzieć, korzystajcie z tego i teraz was. To jest tak, jak komuś powiesz, teraz oddychasz manualnie. Że przekierowujesz komuś świadomość nie, na daną to czynność. Jest no. I teraz zaczniecie to słyszeć, będziecie mieć efekt, nie myśl o różowym słoniu, mm. że będziecie gadać z ludźmi. To ktoś, mi, ktoś mi mówił na streamie, to, to ma nazwę, że zwracasz, tutaj. jak ja mówiłem, że jest tak. zgrzytem mam, że nagle wszędzie słowo zgrzyt słyszę, tak. że ludzie używają tego. Mówię, Chwila, to słowo takie popularne, czy to przez podcast? Wiesz, tak, ja mówiłem, nagle, Dokładnie. Na, ktoś mi mówił, że to ma konkretną nazwę, wiesz, jako taki Jest zjawiska. efekt psychologiczny, tak, tak jest, no, konkretnie, jest. Nie pamiętam teraz, ale rzeczywiście to możecie wpisać w komentarzach, bo pamiętam, że ktoś mi na streamie. O tym mówił. Dokładnie, że zwracasz bardziej uwagę stary. Ja od kiedy, wiesz, alfę kupiłem, to widzę wszystkie alfy Romeo, które jeżdżą. drodze wiedziałem, że już jest, naprawdę. wróciła wersję. z lawetów. Wow. <gry> I z warsztatu. Ale potwierdziło się, wiesz, że się potwierdziło. Bo mi mówili, no, to Alfa dłużej stoi w warsztacie niż się nią jeździ. I to prawda. Bo jeździłem nią półtorej miesiąca, a w warsztacie stała dwa. <grym> Więc znaczy, Mini Cooper był bardzo dobrym autem zastępczym. I oczywiście, wiesz, jakieś ja pisałem do faceta co tydzień, On mówi, no, czekamy ciągle na jakąś część ze Stanów. No bo auto sprowadzane ze Stanów. Hmm. I co ciekawe, okazało się, że części europejskie są inne. I na przykład jednej lampy mi nie wymienili, bo w ogóle nie ma. I trzeba by sprowadzać ze Stanów i przerabiać na. No, to przeoszczędziłeś kurwa. no daj spokój. No, już, już trzeba uważać, wiem. no. Trzeba uważać, no, co się kupuje. <laughs> Jak się jeździ, co się Jak kupuje. Jak się jeździ, co się kupuje. No, no, no te, teraz już wiem, człowiek jest mądrzejszy. Trzeba uważać, no. no, trzeba uważać, co się ten. Więc Alfka dłużej, a ostrzegali mnie ludzie. Ostrzegali mnie ludzie, że będzie, nie będzie że nie. na lawecie. No, więc teraz już wiem, ale tak sobie myślałem. Dobra, pojeżdżę sobie. I... może zmienię. No, na 30, na 30 urodziny tak myślałem, że wiesz, to jest już mądrzejsze o to doświadczenie. E... A jednak, też alfa. Też alfę myślę, tylko po prostu europejską, jaką gdzieś I tak jest. Tak, jeszcze na pół zmądrzałeś, tak? No. no e, jest <laughs> dobra. Kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie no. za uwagę. Na Subskrybujcie razie. Zgrzyt. Na razie, cześć, pompa. Elo. Elo.